Na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytanie. Pouczam świadka o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem, panie przewodniczący. Dziękuję. Może pan w tym momencie złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy? Czy chce pan skorzystać z tego uprawnienia? Chcę bardzo krótko, jeżeli pan bardzo przewodniczący proszę. Pozwoli. Tak, pojawiła się informacja, że nie stawię się na dzisiejsze przesłuchanie, że mogę być nieobecny. Otóż chciałem oświadczyć, że po rozmowie z panią telefonicznej, z panią naczelnik Wydziału Prasowego, oczywiście zmieniłem swoje plany i od 9:50 w dniu dzisiejszym jestem do dyspozycji komisji w tym postępowaniu rozpoznawczym. Co do samych okoliczności sprawy rozpatrywanej, pragnę nadmienić jedynie, że obowiązki zarówno pełnomocnika, które w dalszym ciągu wykonuję w tej sprawie, jak i kuratora, starałem się wykonywać jak najrzetelniej i uczciwie. Według mojej oceny żadnymi swoimi działaniami bądź zaniechaniami nie przyczyniłem się do przysporzenia sobie bądź komukolwiek innemu jakiejkolwiek korzyści majątkowej. I jeszcze jedno, od 18 stycznia 2017 roku, czyli rok, przez niemalże rok już, nie jestem kuratorem pana Józefa Pawlaka. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Pan Sebastian Kaleta. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę świadka, kto świadkowi zaproponował możliwość zostania kuratorem pana Józefa Pawlaka? Tak, no nigdy w czasie tego postępowania administracyjnego, którego początek datuje na 2007 rok, no nie aspirowałem do tego, aby kuratorem zostać. W trakcie postępowania, już raczej w jego fazie końcowej tego postępowania administracyjnego, otrzymałem zapytanie od jednej z prowadzących to postępowanie, czy zgodziłbym się zostać kuratorem nieznanego z miejsca pobytu pana Józefa Pawlaka. Ja uzależniłem jakby decyzję swoją w tym zakresie od rozmowy ze swoimi mocodawcami i z tymiż mocodawcami rozmawiałem na ten temat w zakresie takim, czy zostanie kuratorem pana Józefa Pawlaka pozostawałoby w jakiejś kolizji z uprawnieniami moich mocodawców w tej sprawie. No zostałem poinformowany, że takiej kolizji nie będzie i jakby moi mocodawcy wyrazili zgodę na to, abym ja wyraził zgodę, żeby zostać kuratorem pana Józefa Pawlaka. Po czym również w rozmowie telefonicznej, z tego co pamiętam, no to jest 2009 albo koniec 2008 roku, poinformowałem którąś z osób prowadzących postępowanie, już nie pamiętam którą, że tak wyrażam taką zgodę, aby tym kuratorem zostać. Po czym? Czy te prośbę do pana, czy pytanie, propozycję zostania kuratorem złożyła pani Katarzyna Hadus, czy pani Anna Zwierz? Nie pamiętam. No któraś z pewnością, któraś z tych pań, bo one się tam przez lata przewijają w sprawie, ale która z pań w tej chwili, nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Jakby wymogiem, jeżeli mogę jeszcze dokończyć, wymogiem, aby sprawie tej kurateli został nadany bieg, było wyrażenie przeze mnie pisemnej zgody. No i z tego, co sobie przypominam, najpewniej taką zgodę do Urzędu Miasta przesłałem. Czy
zgodę na bycie kuratorem. Tak, pan, czy tak. Znana panu jest okoliczność, że w tym postępowaniu Okręgowa Rada Adwokacka wskazała kandydata na kuratora spośród adwokatów z Okręgu Warszawskiego? No nie przypominam sobie takiej okoliczności. Krótko mówiąc, że była inna propozycja, innej osoby, ale przez organ, przez osoby zewnętrzne, przez Okręgową Radę Adwokacką. Czy pan coś wie na ten temat? Nie, nie przypominam sobie, aby taka informacja do mnie dotarła. Proszę mi wierzyć, że z mojej strony nie byłoby w takiej sytuacji, gdybym to wiedział, oponowania przeciwko kandydaturze kogokolwiek innego, kto miałby być kuratorem pana Józefa Pawlaka. Ta informacja znajduje się w aktach sprawy tej kuratorskiej, dlatego o to pytam. I od momentu, kiedy został pan kuratorem pana Józefa Pawlaka, jakby świadek mógł opisać czynności, które świadek wykonał w celu odnalezienia pana Józefa Pawlaka. Znaczy one głównie koncentrowały się w tym okresie, głównie w okresie tego postępowania administracyjnego. I teraz z perspektywy czasu, znaczy to polegało na tym, przepraszam, jeszcze tylko, to polegało na tym, że wysyłałem pisma do różnych instytucji, kontaktowałem się... Pytam o okres, kiedy świadek został kuratorem, nie przed. Tak, rozumiem. Kuratorem zostałem 22 kwietnia 2009 roku. Zaznaczę jeszcze, że wniosek sądu został rozpatrzony bez mojej obecności. To gwoli tylko prawdy. No i później jakby we współdziałaniu oczywiście z Urzędem Miasta, z paniami prowadzącymi postępowanie, staraliśmy się te strony postępowania poprawnie ustalić. I my z moim, że tak powiem, głównym mocodawcą, czyli z panem Mariuszem Michalskim, który jest spadkobiercą w części pozostałej nieruchomości Łochowska 38, staraliśmy się na wszelkie sposoby odnaleźć pana Józefa Pawlaka. Jakie to były czynności po 2009 roku? Słucham? Konsekwentnie pytam świadka, jakie były to czynności po 2009 roku? Tak, no więc o tych czynnościach bardziej szczegółowych poinformowałem sąd rejonowy, trzeci wydział rodzinny i nieletnich w odpowiedzi na wezwanie tego sądu. Natomiast chcę powiedzieć, że... Czyli aktywność świadka w zakresie poszukiwania pana Józefa Pawlaka znajduje odzwierciedlenie w tym... Niecałościowe, no, proszę komisji, niecałościowe. To właśnie, proszę świadka, w takim razie dalej. Tak, no więc także było tak, że w zakresie poszukiwania pana Józefa Pawlaka ściśle współdziałałem ze swoim mocodawcą, panem Mariuszem Michalskim, któremu również i pozostałym mocodawcom bardzo zależało na tym, aby ustalić miejsce pobytu pana Józefa Pawlaka i aby no, sprawa dobiegła końca, ponieważ moi mocodawcy są już wiekowo bardzo zaawansowani. W tym chcę zaznaczyć, że jedna z pań mocodawczyń zmarła w międzyczasie. I przyjęliśmy też takie założenie, być może błędne, być ono okazało się nie do końca trafione, że pan Józef Pawlak posiada, że jego synem jest pan Roman Pawlak. W dokumentach sprawy, już nie pamiętam z jakiego okresu, ale jest to dokument zgoła historyczny, zawarta była informacja, która według nas jednoznacznie wskazywała na to, że pan Roman Pawlak jest synem Józefa Pawlaka. I przez tego Romana Pawlaka próbowaliśmy dotrzeć do pana Józefa. Czyli jak spadkobiercy pana Józefa Pawlaka? Tak. No i wówczas... Aha, rozumiem. To świadek szukał spadkobiercy pana Józefa Pawlaka, kiedy był kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu, tak. Czyli osoby żyjącej. A świadek mówi, że szukał spadkobiercy, czyli zakładał, że nie żyje. Nie mówię. Nie do końca mówię, proszę komisji, że szukałem tylko spadkobierców. Szukałem Józefa Pawlaka, ale tego Józefa Pawlaka chcieliśmy znaleźć, mówię, wespół z panem Mariuszem Michalskim, trochę za pośrednictwem pana Romana Pawlaka. Proszę świadka, do konkretów chciałbym, żebyśmy przeszli, bo konkretnie kilka minut temu postawiłem pytanie, jakie konkretnie czynności
Poza tymi, które świadek wymienił w tym w tym sprawozdaniu do sądu w 2017 roku, świadek wykonał w celu ustalenia losów Romana Józefa Pawlaka. Tak, no więc prowadziłem rozpytania w tych miejscach, o których tam pisałem. Również byłem na terenie nieruchomości Łuchowska 38. Szukałem też fizycznie pana, powtórzę raz jeszcze, Romana Pawlaka przy Alei Tysiąclecia bodajże, tam kilkakrotnie byłem, ponieważ mieliśmy takie przekonanie z panem Mariuszem Michalskim, moim mocodawcą w sprawie, iż tam pan Roman może zamieszkiwać, może nam udzielić wiążących informacji na temat losów, miejsca zamieszkania, ewentualnie pana Józefa Pawlaka. Proszę świadka, to o czym mówi, czyli wizyty w tym miejscu, świadek oświadczył przed sądem, że miało miejsce w 2008 roku. Również z tego sprawozdania i załączonych do niego dokumentów wynika, że w 2008 roku jako pełnomocnik państwa Michalskich przedłożył pan kilka pism proszących o wskazanie informacji o panie Józefie Pawlaku. Natomiast przypominam, że kuratorem pan został w 2009 roku. Tak, ja. I w związku z powyższym konsekwentnie pytam, jakie czynności pan podjął od 2009 roku, które nie zostały ujęte, bo te czynności, które pan opisał, miały miejsce przed ustanowieniem pana kuratorem. No nie jest tak do końca, proszę komisji, że dokładnie te czynności, o których... Czy świadek jest w stanie jakieś dokumenty przedstawić z tamtego okresu, znaczy, poświadczające te zdarzenia? W tej chwili no nie mam tu przy sobie żadnych dokumentów. Ale ogólnie, one być może w aktach podręcznych moich się znajdują, ale no też jakby na bieżąco, w różnych okresach czasu, nie tylko tych wymienionych w piśmie do sądu, czynności były realizowane. To jeśli świadek takie dokumenty posiada z tego okresu po ustanowieniu go kuratorem, po 2009 roku, będziemy zobowiązani, świadek je przedłoży komisji, będą na pewno wzbogacały materiał dowodowy, ponieważ te dokumenty, którymi komisja dysponuje na dzisiaj, nie wskazują na piśmie, przynajmniej podjęcia tych czynności, o których pan mówi. Dysponujemy dokumentami z okresu 2008 roku. Dlatego chciałbym pana zapytać, czy prawdziwe było pana oświadczenie składane przed sądem co do faktu poszukiwania Józefa Pawlaka po ustanowieniu go kuratorem. Tak, prawdziwe było to oświadczenie, proszę komisji, tak. Natomiast ono oczywiście, jak każdy wniosek o takiej charakterystyce sądowej, no, może podlegać weryfikacji i sądzę, że sąd również zwracał się do Urzędu Miasta o dostarczenie akt administracyjnych tej sprawy, co najmniej. Czy zostając kuratorem, miał pan świadomość, w jakim, można powiedzieć, minimalnie wieku znajduje się osoba, do której poszukiwania został pan zobowiązany i dbania, o której interesy został pan zobowiązany? Mówię o 2009 roku. Wiedziałem, że jest to wiek zaawansowany, natomiast ile lat może liczyć sobie pan Józef? Minimalnie, z dostępnych dokumentów w aktach sprawy administracyjnych. Nie przypominam sobie, moja ocena była taka, moja wiedza była taka, że jest to wiek zaawansowany, natomiast no, wydawało nam się, mówię to również o bezpośrednio zainteresowanym w sprawie, czyli panu Mariuszu Michalskim, że jest to teoretycznie możliwe jeszcze, aby... To skoro świadek nie jest w stanie określić minimalnej liczby lat w 2009 roku, w 1933 roku pan Józef Pawlak nabył tę nieruchomość, zakładając, że był pełnoletni i świeżo po uzyskaniu możliwości działania we własnym imieniu, czyli mając 18 lat, urodził się w 1915 roku. To w roku 2009 musiałby mieć minimum 94 lata. Czy pan brał pod uwagę to, że jakie pan w związku z tym planował czynności, w związku z tym, że czynności podjęte przez pana jako pełnomocnika państwa Michalskiego w 2008 roku i przez ratusz nie doprowadziło do żadnych konkretnych ustaleń, co się stało z panem Pawlakiem po wojnie.
Pan został kuratorem, został wyznaczony do ustalenia jego miejsca pobytu. Jakie w związku z tym czynności, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności brzmienia artykułu 29 kodeksu i 30 kodeksu cywilnego, należało podjąć, by ustalić status prawny pana Józefa Pawlaka w sposób najdalej idący zgodny z prawem? No wszelkie czynności, które mogłyby doprowadzić do ustalenia miejsca jego pobytu bądź potwierdzenia, że nie żyje, i no i obowiązki te sprowadzały się do tego, aby interes pana Józefa Pawlaka chronić w jak największym możliwym stopniu. I tu w mojej ocenie no, działania takie zostały przeze mnie podjęte. One sprowadzały się często nie tylko do pism, o których komisja wspomniała, one się sprowadzały również do tego, że prowadziłem, powtórzę się, przeważnie z panem Mariuszem Michalskim, ale również samodzielnie rozpytania w miejscach, gdzie mógł przebywać Roman Pawlak bądź pan Józef Pawlak. Dobrze, jeszcze chciałbym podkreślić uprzejmie, jeżeli komisja pozwoli, że jak ja rozumiem, w czasie postępowania administracyjnego to również organ prowadzący postępowanie, no, jego rolą główną jest ustalenie stron tego postępowania, ustalenie okoliczności zdarzenia, które mogą się wiązać z tą nieruchomością. Wiemy, proszę świadka. Natomiast pytamy o rolę świadka jako kuratora w tym momencie, interesów pana Józefa Pawlaka, który wedle ustaleń pana i urzędników ratusza był nieznany z miejsca pobytu w wieku minimum 94 lat w 2009 roku. Przytoczę świadkowi przepis artykułu 29 kodeksu cywilnego. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. Jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarczy upływ lat 5. Czy świadek brał pod uwagę to, by w toku działania kuratora przedłożyć do sądu wniosek o uznanie za zmarłego pana Józefa Pawlaka, skoro nic nie jest w stanie pan ustalić na jego temat, a jest w wieku powyżej 90 kilku lat i nikt go nie widział od 49 roku? Ja takiego wniosku nie składałem, ale rozumiem, że z takim wnioskiem, jeżeli by zaistniały przesłanki do jego złożenia, również mógł z urzędu wystąpić organ. Pan też mógł. Tak, no ten przepis, który został mi przytoczony, za co dziękuję, jest mi znany i oczywiście cały czas mówię, liczyliśmy, no bo to nie było działanie jednostkowe, co podkreślam, że uda się ustalić miejsce pobytu bądź ustalić, że pan Józef Pawlak nie żyje i jakby pomóc w zakończeniu sprawy. To była moja jedyna intencja. W piśmie do ZGM Praga Północ pisał pan, że udowodniono, że synem Józefa Pawlaka jest pan Roman Pawlak, że udowodniono. Pan burmistrz Zabłocki wspomniał podczas swoich przesłuchań, że jeden z dokumentów był adresowany do pana Romana Pawlaka i z mojej wiedzy to jest jedyny dokument, który my posiadamy w aktach sprawy na temat powiązania pana Romana Pawlaka z tą sprawą. I chciałbym zapytać świadka, na jakiej podstawie świadek w tym piśmie twierdził, że fakt pokrewieństwa Józefa i Romana Pawlaków jest udowodniony? Znaczy, po pierwsze uzyskałem taką informację od pana Mariusza Michalskiego, a po drugie, no według mojej wiedzy, ale no sprzed ładnych kilku lat, w czasie kiedy jeszcze toczyło się to postępowanie administracyjnego, w jednym, jak jej określiłem, z historycznych pism, nie pamiętam jego daty, oznaczenia, karty, akt, była informacja, która wskazywała, że pan Roman może być, czy jest synem pana Józefa Pawlaka. I my uważaliśmy w swojej szczerości i w swoim jakby zaangażowaniu sprawę, że poprzez ewentualne dotarcie do pana Romana Pawlaka możemy również poczynić ustalenia co do osoby pana Józefa Pawlaka.
Rozumiem. W takim razie jakby świadek mógł powiedzieć, czy świadek proponował kiedykolwiek urzędnikom ratusza, by zaprzestać poszukiwań Józefa Pawlaka? Nie pamiętam. No, nie pamiętam zaprzestać. No, jeżeli chodzi o... Znaczy, wydaje mi się, że sformułowałem pismo przed wydaniem, jakiś czas przed wydaniem tej decyzji tak zwanej zwrotowej, z uprzejmą prośbą o to, aby no jakby przyspieszyć zakończenie sprawy, no, kierując się również interesem moich, jak powiedziałem, zaawansowanych wiekiem mocodawców, którzy o to mnie również prosili. Świadek nie powołał się na to. 5 marca 2011 roku skierował pan pismo do BGN-u, w którym stwierdził pan, że na wniosek został miasta został pan kuratorem. W ocenie pełnomocnika wnioskodawców inicjatywa dowodowa w niniejszej sprawie w zakresie ustalenia miejsca pobytu Józefa Pawlaka została bezspornie wyczerpana. W tym stanie rzeczy wnoszę o odstąpienie od dalszego prowadzenia czynności w zakresie ustalenia miejsca pobytu pana Józefa Pawlaka jak na wstępie, w konsekwencji zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego i wydania decyzji w sprawie. Tak, no to już przypominam sobie, że było takie pismo i jakby no, w dobrej wierze zostało ono sformułowane. Pan stwierdził w tym piśmie, że w pana ocenie inicjatywa dowodowa w niniejszej sprawie w zakresie ustalenia miejsca pobytu pana Józefa Pawlaka została bezspornie wyczerpana. No więc z mojej perspektywy tak to widocznie, proszę komisji, wyglądało. W związku z powyższym złożył pan świadek wniosek do sądu o uchylenie kurateli w związku z niemożnością ustalenia miejsca pobytu pana Józefa Pawlaka i uznania go w związku z tym za zmarłego? Nie, nie złożyłem takiego wniosku. Nie złożyłem. Co świadkiem motywowało? Motywowało mnie również to, że jakby to postępowanie miało ciąg dalszy, ponieważ z mocy decyzji tej zwrotowej wynikały również dalsze czynności, które miały być podejmowane w tej sprawie, między innymi stwierdzenie nieważności decyzji wojewody bodajże z 92 roku. Zatrzymajmy się, bo świadek twierdzi w 2011 roku przed urzędnikami miejskimi, że nie da się odnaleźć Józefa Pawlaka. Taka była świadka jako kuratora jego opinia i wnosi świadek, żeby już nie szukać pana Pawlaka, tylko wydać decyzję. I w związku z powyższym pytam świadka, jakie, teraz wracając do pierwszego pytania, skoro świadek twierdził, że w 2011 roku wyczerpała się możliwość odnalezienia miejsca pobytu Józefa Pawlaka, bo w sumie ciężko, może już pominę komentarz. Natomiast po tym czasie, jakie świadek podejmował czynności, by znaleźć pana Józefa Pawlaka po uzyskaniu decyzji zwrotowej? Znaczy ja zakładałem, że to postępowanie administracyjne, Tak jak powiedziałem, zmierzające do wykonania tej decyzji zwrotowej z grudnia 2011 roku będzie kontynuowane i jakby moją rolą będzie w tym postępowaniu również zabezpieczać interesy pana Józefa Pawlaka. Czyli uznał pan, że pana Pawlaka nie da się znaleźć, ale pan będzie dbał dobrze o jego interesy, tak? Liczyłem, o ile komisja pozwoli, na to, że być może znajdą się, jeżeli nie sam pan Józef Pawlak, to być może jego spadkobiercy i wówczas... Czyli zakładał pan, że pan Józef Pawlak nie żyje też? Nie zakładałem, że pan Józef Pawlak nie żyje, ponieważ gdybym to wiedział, to bym podjął odpowiednie kroki, które... A co pan wiedział? No wiedziałem to, o czym powiedziałem do tej pory. Pan wiedział, że pan Józef Pawlak ma roszczenie, tyle pan wiedział. Tak wskazuje pana wiedza tutaj przedstawiona przed komisją. Tak, tak, ale tak jak powiedziałem, po wydaniu tej decyzji zwrotowej były konieczne dalsze działania administracyjne w sprawie, między innymi na rozpoczęcie... Proszę świadka, były potrzebne czynności administracyjne, jeśli założylibyśmy, że pan Józef Pawlak jest nieznany z miejsca pobytu. To wtedy trzeba prowadzić jakieś czynności, nie. Bo trzeba zabezpieczać jego interesy. A świadek jakby stwierdził, że już się pan Pawlak nie odnajdzie, sądu pan nie zawiadomi, o uznanie za zmarłego pan nie wystąpi, ale postępowanie reprywatyzacyjne niech trwa i decyzję niech urzędnik wydaje reprywatyzacyjną. Taki jest ciąg zdarzeń i pana zeznań. No to już pozostawię interpretacji szanownej komisji, natomiast według mnie istniała jeszcze konieczność wykonania tej decyzji z 2011 roku, powtórzę, czyli
Znaczy, proszę świadka. Świadek, no ale jeżeli świadek, komisja proszę, pozwoli dokończyć, to proszę, ja nie dokończę. Proszę, poruszamy się po pytanie-odpowiedź, tak? Świadek pytałem świadka, czy świadek poszukiwał pana Józefa Pawlaka, świadek nie jest w stanie przedstawić, znaczy mam nadzieję, że, nie, przedstawi że przedstawi te dokumenty ponad te, które przedstawił sądowi. Ja bym chciał zapytać świadka, jak często świadek składał sprawozdanie do sądu z zakresu wykonywanej kurateli od 2009 roku. Nie składałem takiego sprawozdania. Kiedy świadek je złożył? Słucham? Kiedy świadek je złożył? Złożyłem je w 2015 bądź 2016 roku. Nie, świadek je złożył w styczniu 2017 roku. Na wezwanie sądu, tak. I przez 8 lat nikt się nie interesował tym, co się dzieje z panem Józefem Pawlakiem, z jego kuratorem, z jego sytuacją. I świadek jako kurator nie poczuwał się do obowiązku, by sprawozdawać się z powierzonych mu obowiązków wobec sądu, tak? Założenie było takie, że jeżeli będą nowe informacje ustaleniowe dotyczące pana Józefa Pawlaka, to organ i sąd zostaną o tym poinformowani, również z wnioskiem o uchylenie tego postanowienia dotyczącego kurateli. Ale skoro pan stwierdził, że już nie znajdzie pan nowych informacji, bo pan stwierdził w 2011 roku, że już pan nic nowego nie jest w stanie znaleźć. To było stwierdzenie na 2011 rok, ale to nie było stwierdzenie na wszechczas po tej dacie, ponieważ Mieliśmy świadomość, i tu mówię z moimi mocodawcami, że będziemy w dalszym ciągu te poszukiwania prowadzić. No i nie zachowały się żadne ślady tych poszukiwań, przynajmniej w aktach spraw, którymi dysponujemy. Być może nasz świadek wspomoże, bardzo na to liczę. Chciałbym zapytać świadka, jak nawiązał świadek kontakt z przyszłym nabywcą, planowanym nabywcą nieruchomości, spółką Augusta? Nie nawiązywałem takiego kontaktu osobiście. W jaki sposób ta spółka do pana dotarła? Do mnie też ta spółka nie dotarła, proszę komisji. No w jaki sposób nawiązaliście kontakt? Nawiązał się kontakt między panem Józefem Pawlakiem, reprezentowanym przez kuratora osoby nieznane z miejsca pobytu, a spółką Augusta Capital, spółka ZO? Tak, no już powiem, proszę komisji. No więc w pewnym momencie, w sytuacji, kiedy moi mocodawcy, mimo podjętej próby, nie zdołali przekazać tej swojej części udziałów wynikających z decyzji zwrotowej do miasta, zobligowali mnie, aby również ewentualnie podjąć działania zmierzające do tego, aby tą nieruchomość zbyć. I z tego co wiem, to działania związane z poszukiwaniem potencjalnych nabywców podjął pan Mariusz Michalski, angażując do tego biuro nieruchomości, które poszukiwało potencjalnych nabywców tej nieruchomości z budynkiem. Mnie jedynie jakby poinformował na zasadzie, panie mecenasie, jest dwóch czy trzech chętnych, którzy są skłonni do tego, aby rozmawiać. Czyli inicjatywa z kontaktu ze spółką Augusta była ze strony pana mocodawcy, pana Michalskiego, tak? Tak, tak. Czy spotkał się pan w urzędzie dzielnicy Praga Północ z urzędnikami, w tym panem burmistrzem Zabłockim? Tak, jeden raz na pewno doszło do takiego spotkania. Ono doszło do tego spotkania po tym, jak z prasy dowiedzieliśmy się, że pan burmistrz złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poprosiliśmy o takie spotkanie i znowuż tu stroną inicjatywną był pan Mariusz Michalski o takie spotkanie, bo chcieliśmy się dowiedzieć, co legło u podstaw złożenia tego zawiadomienia. No i również jakby wyjaśnić. Czy podczas tego spotkania twierdzili panowie, że nie jest wykluczone, że pan Józef Pawlak ciągle żyje? Nie przypominam sobie, bo tam było z 8 osób łącznie. Na pewno twierdziliśmy, że jakby no nie jest wykluczone, że żyje. No nie pamiętam tego, jakie tam treści dokładnie padły. Natomiast nie było takiego oczekiwania, że pan burmistrz przekaże nieruchomość
potencjalnym nabywcą, bo wiedzieliśmy już wtedy, że biuro prawne ratusza prowadzi bardziej pogłębioną analizę sprawy i będzie jakby dalsze decyzje co do kierunku w sprawie podejmować. Czy podczas tego spotkania sugerowaliście Państwo, przekazaliście informację o tym, że rozważacie skierowanie powództwa w zakresie wstrzymania wydania nieruchomości? Ja z moich ust chyba to nie padło, natomiast nie wykluczam, że pan Mariusz Michalski, który rzeczywiście zabiegał o to, żeby z uwagi na zaawansowany wiek jego i mocodawców zakończyć tą sprawę, że być może z jego strony padło takie stwierdzenie. W efekcie na pewno do takiego pozwu nigdy nie doszło. Czy skierował to imiennie wobec burmistrza Wojciecha Zabłockiego? Nie przypomnę, znaczy jeżeli padło takie stwierdzenie, to być może ono pochodziło ze strony pana Mariusza Michalskiego. Ja nie przypominam sobie, natomiast siedziałem obok pewnie pana Mariusza jako jego pełnomocnik, więc i trochę rzeczywiście sytuacja, gdzie dowiadujemy się z prasy, że metodą na kuratora przejęto nieruchomość, czy na inną metodą i dowiadujemy się, że jest złożone zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, pewnie jakieś tam emocje grały rolę. Nie straszyliśmy pana burmistrza niczym, nie zmuszaliśmy go do określonego zachowania, nie naciskaliśmy w cudzysłowie na to, żeby wydał nam natychmiast nieruchomość. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć, ja szczególnie chciałem się dowiedzieć o to, czy to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo różne głosy do mnie dobiegały z prasy, z mediów, czy to jest ukierunkowane na... Proszę świadka, dlaczego w umowie przedstępnej z Augusta Capital świadek wskazał swój osobisty rachunek bankowy jako rachunek bankowy, na którym spółka ma przelać środki z tytułu sprzedaży, a nie wnioskował pan do sądu o wyznaczenie rachunku depozytu sądowego? To nie było oczywiście, nie było to podyktowane chęcią osiągnięcia jakiegoś zysku z tej transakcji. Natomiast szybko po rozmowach u pani notariusz przy Alejach Jerozolimskich doszliśmy do wniosku, że najlepszą formułą w tej umowie przestępnej będzie przelanie środków, które miały być przelane na rzecz Józefa Pawlaka, zostaną przelane na depozyt pani notariusz, co też się tak, pani, tak, notariusz, co w efekcie się stało. Na moje konto nie wpłynęła nawet złotówka. Czyli środki zostały przelane na depozyt sądowy, tak? W tej sprawie. Na depozyt pani notariusz. Na depozyt notarialny po tej umowie, tak? Tak, tak, tak. Tak ustaliliśmy, że to, co miało pochodzić, pójść z tej umowy. Rozumiem. Proszę świadka, ostatnie nie pytanie. Nie poszło na rachunek bankowy pana radcy prawnego. Nie tak jak w umowie, tylko poszło na depozyt notarialny. Na pewno. Ostatnie pytanie. Co świadek jako zawodowy pełnomocnik, jednocześnie wyznaczony kurator, poczuł, kiedy po pana heroicznych 8-letnich zmaganiach w celu znalezienia losów pana Józefa Pawlaka okazało się, że prokuratura okręgowa dla Warszawy Pragi w jeden miesiąc odnalazła w księgach meldunkowych Kamienicy przy ulicy Nowy Świat 24 informacje o dacie urodzenia i zgonu Józefa Pawlaka? Ulgę poczułem, proszę komisji. Natomiast myślę, że mieszkańcy Łochowskiej 38 pozwolę też sobie odnieść się do stwierdzenia, że były to heroiczne działania. Nie były to heroiczne działania, ponieważ ja prowadziłem normalną pracę, miałem dziesiątki innych spraw i heroicznych działań w zakresie Łochowskiej 38 nie prowadziłem. Prowadziłem takie, które według mojej wiedzy mogły być ukierunkowane na pozytywny efekt. Dziękuję. Poczułem ulgę, tak. Ucieszyłem się. Dziękuję bardzo. Ja mam kilka pytań, jeżeli świadek pozwoli. Jednym z naszych przedmiotów zainteresowań komisji jest to, jak działał ten cały system kuratorski związany z reprywatyzacją. W związku z tym ja mam pytanie do świadka. Proszę wymienić, dobrze, nawet nie trzy, dwie czynności konkretne, które świadek wykonał jako kurator osoby zmarłej,
Pomiędzy 2009 rokiem, to znaczy kiedy świadek został kuratorem pana Pawlaka, do czasu, kiedy świadek złożył pismo do Urzędu Miasta o nieszukanie Józefa Pawlaka. Dwie rzeczy, które świadek wykonał, żeby znaleźć pana Pawlaka. Dwie czynności, albo chociaż jedną czynność. No, na przykład zwracałem się do udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego PESEL. Kiedy to było? Może świadek pokazać? 22 lipca 2008. Ale nie, ja pytam o 2009. Kiedy świadek został kuratorem, bo wcześniej to zaraz powiemy, dlaczego to ma istotne znaczenie, chociaż chyba świadek powinien wiedzieć. Od 2009 roku, od kiedy świadek został kuratorem, do momentu złożenia pisma do Urzędu Miasta. W 2009 roku i później kilkakrotnie próbowałem skontaktować się z panem Romanem Pawlakiem, który według naszej wiedzy, mojej i pana Mariusza Michalskiego, miał zamieszkiwać przy Alei Prymasa Tysiąclecia. Tak, również po tym 2009 roku byłem przy ulicy Łochowskiej 38. Ale mieszkańcy zeznawali, że pana tam nie widzieli. Jedną czynność, którą dałoby się zweryfikować, chociaż jedną czynność jako kurator, znaczy, którą pan wykonał. Te czynności, o których wspominam, da się zweryfikować poprzez przesłuchanie pana Mariusza Michalskiego, który mi towarzyszył, z którym wspólnie przeprowadzałem takie czynności ustaleniowe. Okej, ale czy chociaż jeden, nie wiem, jakieś pismo chociaż jedno pan wysłał gdziekolwiek jako kurator? W tej chwili, znaczy nie wykluczam, że takie pisma wysłałem, znaczy no... No z akt to nie wynika, dlatego pytam. Jedną chociaż czynność. Pomyliłem się. Czynność o charakterze pisemnym, rozumiem. No bo mówimy o kamienicy wartej miliony i ludziach, to wypadałoby jedną czynność o charakterze pisemnym. Te czynności, o których mówię, są udokumentowane pisemnie w formie notatek urzędowych, które sporządzałem na tę okoliczność. A to proszę pokazać notatki. Nie mam ich tutaj, proszę komisji. Znaczy, czyli podsumujmy. Świadek zostaje kuratorem osoby, która, jak wiele tutaj już wskazuje, na pierwszy rzut oka ma grubo ponad 100 lat i na zdrowy rozsądek po prostu nie żyje. Od tego czasu nie ma w dokumentach ani jednej czynności, którą świadek by wykonał, żeby odszukać tego pana Pawlaka. Przepraszam, jedno pismo jest, pismo do Urzędu Miasta, aby nie szukać już pana Pawlaka. Ale świadek nam mówi, że mamy uwierzyć teraz na słowo bez tych notatek, których akurat teraz nie ma, że świadek tam próbował coś robić, tylko to coś to polegało na tym, że świadek szukał pana Romana z panem Michalskim, tak? Mam rozumieć? Tak, głównie tak, bo zarówno mnie, jak i panu Michalskiemu na tym zależało, aby ustalenia w tym zakresie poczynić. To bez wątpienia. Ja chciałem zapytać jeszcze, dlaczego świadek przez ten cały okres nie zwrócił się do Archiwum Państwowego z takim pismem dotyczącym pana Józefa Pawlaka, podając jego adres, taki jak pan podawał Romana, czyli z wniosku dekretowego, znaczy Nowy Świat? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie zwróciłem się pewnie do szeregu innych instytucji również, do tej... Z tego, co sobie przypominam, się rzeczywiście nie zwróciły. Ale dlaczego? Być może... Proszę świadka, bo my próbujemy ustalić właśnie, jak wyglądał ten system taki kuratorski, jak to działało w praktyce. A czy prawdą jest to, jaka była motywacja też w takim sposobie poszukiwania, jaka była też pana motywacja, próbujemy ustalić. Czy prawdą jest to, że, proszę świadka, że z uwagi na brak gotówki potencjalni beneficjenci zgodzili się na to, aby że będzie pan prowadził sprawę bezpłatnie do czasu wygrania sprawy? Beneficjenci w osobach pana Michalskiego. Moich mocodawców. Tak.
Tak, proszę komisji, znaczy tak. Czy nieuprawniona jest teza w związku z tym, że wcale nie musiało panu zależeć na tym, żeby znaleźć pana Pawlaka? Nie jest uprawniona taka teza. Nigdy mi to nawet, proszę komisji, do głowy nie przyszło, żeby z tego tytułu uzyskać jakieś przysporzenie majątkowe. Chcę powiedzieć, że może nie jestem najlepszą osobą do tego, aby wypowiadać się w kontekście całego systemu kuratorskiego, ponieważ chcę to stanowczo podkreślić, jest to jedyna sprawa, gdzie jestem kuratorem w postępowaniu administracyjnym o charakterystyce reprywatyzacyjnej. Jedyna, w innych sprawach udziału takiego kuratorskiego nie miałem. A czy prawdą jest to, że zgodził się pan tutaj przy tej sprawie na honorarium w wysokości kilku procent potem uzyskanej nieruchomości? Mówimy cały czas o mocodawcach, tak mówimy jest, o, tak o jest, tak umocowaniu jest, z 2007 tak, roku. Tak. Tak, ponieważ moi mocodawcy zabiegali o to, twierdząc, że nie mają środków finansowych. W związku z tym prosili mnie na zasadzie, panie mecenasie, czy byłaby taka możliwość, aby tak to zostało sformułowane? I ja się zgodziłem. I rzeczywiście do tej pory z tytułu tej reprezentacji żadnego przysporzenia finansowego nie uzyskałem. No tak, ale przyzna świadek, że niewiele brakowało. To znaczy, w związku z tym, że Józef Pawlak nie został znaleziony, to pan mógł dysponować tą częścią majątku, a w sytuacji, w której, proszę świadka, świadek, no na razie do tej pory komisja nie może udokumentować nawet jednej czynności, którą świadek wykonał jako kurator, a miał świadek uzyskać, dostać od wartości tej nieruchomości kilka procent, to przyzna, czy to jest zgodne w ogóle z etyką adwokacką? Z etyką radcowską moim skromnym zdaniem byłoby niezgodne w sytuacji, kiedy bym zażądał 20-25 czy w takiej wysokości. Natomiast tu naprawdę wydaje mi się, że nie. Rozumiem. A czy chce nam świadek, rozumiem, powiedzieć, że świadek się nie spodziewał, że pan Pawlak może nie żyć, tak? Znaczy ja w ogóle nie zakładałem, że będę reprezentował w sprawie, reprezentował sprawę kogo innego poza państwem Michalskim. Ja nie zakładałem nic takiego i nie czyniłem z tego... Ale jest pan radcą prawnym. Nie czyniłem prawnym. Dalekosiężnych planów z tym związanych. Ale jest pan radcą prawnym i pan rozumie, że... Jest pan radcą prawnym i pan rozumie, że jeżeli by pan jako przedstawiciel drugiej części spadkobierców, no nie znalazł pana Józefa Pawlaka, to, że jest taka szansa, że wtedy pan będzie dysponował tą częścią jego majątku. No pan to rozumiał jako radca prawny. To ja proszę komisję opowiem, co odpowiedziałem w sądzie przy okazji posiedzenia z 2016 roku, kiedy rozpatrywany mu był wniosek o poszerzenie tego uprawnienia kuratorskiego. Na tym posiedzeniu był też pan Michalski i pani sędzia zapytała mnie, a panie mecenasie, co będzie, jak pan dostanie te pieniądze na konto a jakby pan Pawlak się nie znajdzie. Ja odpowiedziałem wtedy zupełnie szczerze, że jeżeli przez jakiś czas, nie wiem, rok, półtora, nie dojdzie do tego, że znajdziemy pana Pawlaka, czy poczynimy jakieś ustalenia, to ja zrobię wszystko wtedy, aby te pieniądze z mojego rachunku wróciły do Skarbu Państwa. Tak przed Wysokim Sądem w czasie tego ostatniego posiedzenia, jedynego, na którym byłem, odpowiedziałem. Znaczy, rozumiem. Ja rozumiem, że to może świadkowi... śmieszyć Wysoką Komisję, ale tak się, było. Ja absolutnie się nie śmieję. Ja nawet jestem, powiem, pełen uznania, że jednak po pierwsze stawił się pan przed komisją, bo jak pan wie, również osoby ważniejsze, przynajmniej w sensie publicznym, mają z tym duży problem, dlatego w tym sensie jesteśmy oczywiście wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, że odpowiada pan na pytania, bo również niektórzy radcy prawni nie chcą w ogóle odpowiadać na pytania, ale no jednak skoro odpowiada pan na pytania, no muszę zapytać, muszę o to dopytać, bo pan mówi o tym, że pan mówi o tym, czy świadek wspominał o tym ewentualnym honorarium od wartości uzyskanej nieruchomości, a ja pytałem, czy i w świetle tego, że tam mamy tego ducha pana Józefa Pawlaka, czy to było zgodne z kodeksem etyki. To ja mam na przykład artykuł 36 kodeksem etyki radcy prawnego. Ja mam artykuł 36 ustęp 3 kodeksu etyki radcy prawnego. Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku.
Czy to przypadkiem, czy ta transakcja nie była przypadkiem sprzeczna z tym rok 2000, to był rok 2007, nie wiem jak się tam przepisy naszego kodeksu etycznego wówczas kształtowały, trudno mi w tej chwili to ocenić, natomiast jednego jestem pewny, nie miałem nic złego na celu, w sensie pokrzywdzenia kogokolwiek w ten sposób To jeszcze na koniec chciałem zapytać, rozumiem. Proszę świadka, jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy świadek zna osobiście kogoś z osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, kto podejmował decyzje zwrotowe? Mówimy o Biurze Gospodarki Nieruchomościami. No i w obsłudze, radcach prawnych, którzy opiniowali. Znaczy nie znam nikogo decyzyjnego. Wydaje mi się, że nie znam, chociaż... Ale niedecyzyjnego? Słucham? A niedecyzyjnego? No gdzieś w urzędzie, ale nawet jakbym miał wskazać, gdzie pracuje mój kolega, który studiował na Uniwersytecie Warszawskim. A kto panu proponował, kto świadkowi proponował, już zapomniałem, to, żeby świadek z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, żeby świadek został kuratorem w tej sprawie? Kto proponował? No ktoś z pań prowadzących w tej sprawie. A pamięta świadek kto? No tak jak już powiedziałem na pytanie pana członka komisji, nie pamiętam w tej chwili, no, czy pani Hałades, czy druga z pań, pamiętam w tej chwili. Rozumiem. To jeszcze jedno ostatnie pytanie już w tej serii, przynajmniej z mojej strony. Czy świadek, rozumiem, brał jakiś udział na pewno w rozmowach z tą spółką, która miała zostać właścicielem tej kamienicy. Czy rozmawialiście państwo o tym, co stanie się ewentualnie z ludźmi, którzy mieszkają w tą kamienicę? Czy świadek ma jakąś wiedzę? Tak, u notariusza tam w czasie jednego spotkań, tak. Znaczy zapytałem i zdaje się i pan Michalski również o to pytał. Państwa przedstawicieli ze spółki Capital August, czy co się z nimi stanie? No to uzyskaliśmy odpowiedź, że mają doświadczenie jakby w takich sprawach i złożyli takie quasi zapewnienie, jakby tak ja to odebrałem, że ci mieszkańcy nie zostaną pokrzywdzeni. Ja to tak odebrałem. A jak chcieli zarobić w takim razie? Słucham? Jak chcieli zarobić w takim razie? Rozmawialiście o tym? Jak chcieli zarobić? Nie mam zielonego pojęcia, jak chcieli zarobić. No nie wyrzucając tam ludzi i nie robiąc tam apartamentów, można tam te 2 miliony odzyskać? No nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, no ale no nie Nie wiem, było o tym rozmowy? Jakby, nie, tutaj nie było mowy o wyrzucaniu, ja sobie tego nie przypominam. Natomiast co tam chcieli państwo ze spółki robić, trudno mi też powiedzieć. Natomiast też jakby chcę wskazać, że... A można w jakiś inny sposób na kamienicy zarobić niż w ten sposób? No nie wiem, jako że no nie mam doświadczenia biznesowo-deweloperskiego. A czy pan Michalski szukał, jak długo szukał pan Michalski kontrahenta na sprzedaż kamienicy z ludźmi? Nie wiem, z tego co wiem, to złożył jakieś ogłoszenie prasowe. Mhm. No i czy to trwało miesiąc, dwa? Ja się spodziewałem, że nie będzie to takie proste, że to potrwa, ale zdaje się, że w efekcie to jakby pierwszy telefon taki informacyjny od niego, że no panie mecenasie, ktoś tam się zgłasza, to był po miesiącu czy po dwóch, nie pamiętam dokładnie, ale stosunkowo szybko. Rozumiem. I jakby też była kwestia podnoszona, no, że jakby oferty w zakresie cenowym opiewające w tych granicach, o których mowa w tych aktach notarialnych, no to były jakby, no, może niesatysfakcjonujące, ale tej mojej stronie, którą reprezentowałem, tak jak mówiłem już niejednokrotnie, ze względu na zaawansowany wiek, też zależało na tym, aby doszło do tej czynności. Tak jak wspominałem wcześniej, miasto Praga nie było zainteresowane, aby tą część w 50%... A ile pan Michalski ma lat? No ponad 70. Natomiast I obawiał się pan o jego życie, tak? Ale jest najmłodszy z tej trójki, proszę pana przewodniczącego. Natomiast jedna z pań, niestety, pani Almakiewicz Sobotko,
Czyli miał 70 i tu się obawiamy jego życia, jak ktoś, kto ma 100, zmarła. To... Rok temu zmarła. Rozumiem. Dobrze, pan Paweł Lisiecki, dziękuję. Proszę świadka. Czy jest świadkowi wiadome, aby któryś z następców prawnych byłych właścicieli kontaktował się między innymi z radnymi dzielnicy, między innymi radną Katarzyną Urbańską celem złożenia interpelacji bądź zapytania dotyczącego Łochowskiej 38? Ale z następców prawnych pana Pawlaka czy... Z wszystkich, którzy byli ewentualnie w kręgu zainteresowania. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dziękuję. A pan osobiście też nie prosił któregokolwiek z radnych o pomoc? Nie, nie przypominam sobie, na pewno pamiętałbym. Nie. Czy był pan uczestnikiem spotkania w dniu 14 października 2016 roku w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ z burmistrzem dzielnicy panem Wojciechem Zabłockim? Tak, odpowiadałem na to pytanie. Tak, byłem, no jeżeli to było 14 października, z tak, panem mówię. Burmistrzem było jedno, no jeszcze jedno było spotkanie z podległymi mu urzędnikami, jedno albo dwa. No o co mnie prosił pan Michalski również, żeby być obecnym, ale z panem burmistrzem w tym spotkaniu, tak, uczestniczyłem, tak jak odpowiadałem już wcześniej. Na tym spotkaniu był obecny pan Tomasz Petrus. To był przedstawiciel firmy, która miała nabyć od beneficjentów decyzji udziały? No zdaje się, że on, znaczy nazwisko jakby w tej chwili wymienione przez pana niewiele mi mówi, natomiast no był co najmniej jeden przedstawiciel spółki i chyba ktoś tam jeszcze przysposobiony w cudzysłowie ze strony spółki był obecny przy tej czynności. Ale czy to był ten pan? Nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno z protokołu to wynika, lista członków, bo z tego co pamiętam był chyba protokół sporządzony przez urzędników pana burmistrza. Jak to jest, że został pan kuratorem, skoro reprezentował pan osoby starające się o zwrot? Czy z pana zdaniem nie ma tutaj konfliktu interesów? Z jednej strony mamy sytuację, w której kuratorem zostaje pan dla części, która mogłaby być własnością Skarbu Państwa, a z drugiej strony pan reprezentuje również pana ministra. Tak jak powiedziałem, miałem pierwsze wątpliwości z tym związane, ale no jakby propozycja udziału w sprawie w takim charakterze sformułowana została przez Urząd Miasta i tak jak powiedziałem wcześniej, jak zeznałem wcześniej, konsultowałem, rozmawiałem o tej sprawie ze swoimi mocodawcami, pytając ich, czy wedle ich oceny nie będzie w związku z tym, jeżeli zostanę kuratorem pana Józefa Pawlaka, konfliktu interesów. Rozumiem, że... Opowiedzieli się zdecydowanie za tym, że nie widzą tutaj możliwości interesu. I jakby mając taką ich ocenę, no i również, jak rozumiem, organu, który nie dopatrywał się tu konfliktu interesu, zgodziłem się na to. Nie ciesząc się z takiej sytuacji, bo chciałem ograniczać się wyłącznie do wykonywania obowiązków pełnomocnika. A czy urzędników miasta bądź organu miasta stołecznego Warszawy pytał się pan, czy ten organ tu nie widzi konfliktu interesów? Prowadziłem niejednokrotnie rozmowy, również związane z tym wyrażeniem zgody na kuratelę i z tego, co sobie przypominam, takie pytanie z mojej strony padło i również stwierdzenie drugostronne, iż ze strony organu, iż organ nie widzi takiego konfliktu interesów. Ale te spotkania to były z kim? Z tymi urzędnikami, z panią Haładu, z panią Zwierz? Znaczy nie mówię o spotkaniach, bo częściej były to kontakty telefoniczne, pisemne, no natomiast tutaj jeżeli chodzi o ustanowienie tej kurateli, to najpierw inicjujący był telefon, na pewno był inicjujący telefon. Później po tych konsultacjach, o których wspomniałem, z tego co sobie przypominam, pisemnie w nawiązaniu do tych uzgodnień telefonicznych, tą pisemną zgodę na bycie kuratorem nieznanego z miejsca pobytu Józefa Pawlaka
Wysłałem już, no to jest logiczne, pisemnie do Urzędu Miasta. Tak to wyglądało z mojej strony. Proszę powiedzieć, czy w innych postępowaniach reprywatyzacyjnych pan brał udział? Jeżeli tak, to w jakich? Już powiedziałem, już też w tym przedmiocie zeznałem. Było to, jest, mogę powiedzieć, jedyne postępowanie o tej charakterystyce, w którym jestem pełnomocnikiem. W żadnym innym postępowaniu administracyjnym o takim charakterze nie brałem udziału i nie biorę udziału. Rozumiem. A pan też nie stara się o zwrot żadnej kamienicy i nie starał się o zwrot żadnej nieruchomości, żadnego odszkodowania pan również nie? Moja rodzina również tam wielopokoleniowo nie miała związków z Warszawą. Pochodzę z województwa świętokrzyskiego, w związku z tym na tutejszym terenie żadnych takich potencjalnych roszczeń nie miałem i nie spodziewam się, że będę miał. Mhm. Ostatnie pytanie. Czy pracował pan na przykład w Urzędzie Ochrony Państwa? Czy był pan w okresie PRL-u prokuratorem wojskowym? No, ośmielę się zapytać, jaki to ma związek Ale ja się pytam, panie tak, radco. Był pan? Jeżeli pan nalega, to odpowiem. W kilku służbach mundurowych pracowałem wyłącznie w charakterze przy obsłudze prawnej. Rozumiem. Czyli była sytuacja taka, że na przykład w wojskowych służbach informacyjnych pan... Nie. A w służbie kontrwywiadu wojskowego? Tak jak powiedziałem, byłem radcą prawnym w szeregu służb mundurowych, w tym tej, o której pan wspomniał. Znaczy ja panu powiem, skąd moje pytanie, bo jednym z elementów badania przez Komisję Reprywatyzacyjną warszawskiej reprywatyzacji jest pytanie właśnie o udział służb specjalnych w tym procederze. W związku z tym to moje nie do pytanie, mnie pytanie. To nie, nie do mnie pytanie. Znaczy, dlatego ja się pytam o pana związki z tymi służbami. Jak zacząłem prowadzić tą sprawę, to z tego co pamiętam jeszcze nie byłem w służbie w charakterze, powtarzam, radcy prawnego, pracownika cywilnego. No tak, ale na przykład Urząd Ochrony Państwa został rozwiązany jakiś czas temu. No tak, ale nie wiem, jaki to może mieć związek z moimi działaniami, które zaczęły się w 2007 roku. To my ocenimy, panie świadku. No ale jakie jest pytanie, bo nie wiem, moje pytanie jest takie. Po pierwsze, czy był pan, pracował pan w UOP, czy był pan prokuratorem wojskowym w PRL, czy służył pan w ABW i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego? Z uwagi na to, że nie jestem człowiekiem młodym, bo mam 57 lat, to moja droga zawodowa już kształtuje się na dość długim obszarze czasowym. Znaczy, ja mam pytanie jedno. Jeżeli pan się tego wstydzi, to rozumiem. Natomiast chciałbym uzyskać prostą odpowiedź. Tak lub nie? Nie wstydzę się żadnej swojej pracy, bo nie mam powodu, żeby się wstydzić. Nigdy nie byłem karany w żaden sposób. Starałem się wykonywać swoje obowiązki prawidłowo. Mając 25 lat, tak samo jak i teraz, mając 57 lat. Więc mogę powiedzieć tak. W tych instytucjach, które pan wymienił, ale również w szeregu innych, pracowałem w tym czasie. Jako radca prawny? Tak. No. Nie przypominam sobie, aby to był inny charakter pracy. Tak. W żadnych czynnościach o charakterystyce operacyjnej, innej, nie brałem nigdy udziału. Oczywiście no, też nie mogę już szczegółowo o charakterystyce tej pracy, że służby opowiadać, no bo jestem w dalszym ciągu, jak pan myślę wie, związany tajemnicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A może świadek będzie chciał udzielić nam odpowiedź też taką, bo taka plotka się pojawiła, czy świadek zajmował się komisją weryfikacyjną pod względem prawnym, tą poprzednią, nie tą, którą my dzisiaj jesteśmy, w SKW. W jakim sensie, że się zajmowałem? No na przykład w kontekście zastanawiania się, w jaki sposób teraz zmienić ustalenia tamtej komisji, albo a przeanalizować ustalenia. Takich działań, jeżeli podejmowałem jakiekolwiek działania, to były one... były podyktowane legalizmem. No jeżeli pan przewodniczący zapyta konkretnie mnie o coś, a nie będzie starał się insynuować coś wokół mojej osoby, to chętnie odpowiem.
Proszę świadka, żeby sprecyzować, chciałbym tak, zadać pytanie tej, w tej kwestii, żeby była jasność, bo też może to być zbieżność nazwisk, natomiast wydaje mi się, że tutaj do tego zmierzało pytanie moich poprzedników. Czy pan był w przeszłości dyrektorem Departamentu Prawnego SKW? Czy to jest inna osoba o imieniu, nazwisku Zbigniew Filiński? Departamentu nie, Biura Prawnego SKW. Czyli był pan dyrektorem Biura Prawnego SKW? Tak, przez 7-8 lat. W jakim okresie czasu? 2008-2015. Czyli w okresie, kiedy był pan kuratorem pana Józefa Pawlaka, był pan jednocześnie dyrektorem Biura Prawnego SKW? Tak, ale informowałem przełożonych o tej sprawie i miałem zgodę na to, aby takie działania podejmować. Czyli pana przełożeni w SKW wyrazili zgodę, by pan był kuratorem? Uprawniony przełożony, tak, wyraził na to zgodę. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy panowie jeszcze mają pytania? Aha, przepraszam, oczywiście mam listę. Pan Bartłomiej Opaliński, przepraszam. Dziękuję bardzo. Ja mam do świadka kilka pytań, ale pierwsze z pytań będzie dotyczyło w zasadzie czegoś, o czym już dzisiaj pierwszy ze świadków wspominał, a mianowicie kwoty, o jakiej była mowa w akcie notarialnym w umowie przedwstępnej. Ta kwota, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, tam było określone na 2 450 000 zł. Czy się ostatecznie, nie mylę? Tak. Ostatecznie. Po jakichś dalszych ustaleniach, tak. Bo wcześniej była niższa. Rozumiem. A chciałem się w związku z tym zapytać, przez kogo i przy użyciu jakich metod, w jaki sposób ta kwota została określona, ustalona właśnie na taką wysokość? Ja tego nie ustalałem. To na zasadzie, tak się domyślam, było to na zasadzie propozycji z jednej strony i porównania cen nieruchomości z tego rejonu znanych ogólnie poprzez portale, etc. No i domówienie się co do tej ceny. Ja w tych działaniach nie brałem udziału, brał w nich udział głównie pan Mariusz Michalski, aczkolwiek w kilku spotkaniach tak brałem udział, ale nie na zasadzie, że windowałem ceny w cudzysłowie. No tak, ale pan był tutaj kuratorem w tej sprawie dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, więc pana obowiązkiem było zapewnienie należytej troski o to, żeby ta nieruchomość, jeżeli w ogóle by doszło do zbycia, żeby została zbyta za cenę tak. Adekwatną. I to tak, i stąd oczywiście, właśnie moje pytanie. Oczywiście, tak. Oczywiście i tutaj jakby to zależało i moim mocodawcom i mnie, aby ta cena była jak najwyższa w sensie potencjalnych przysporzeń, które mogłyby być udziałem i mocodawców i pana Pawlaka, który miał uprawnienie do 50% udziału w tej nieruchomości. Tak, oczywiście tutaj nie było tak, że za jakąkolwiek bądź cenę to zgodzimy się zbyć, tylko staraliśmy się uzyskać cenę jak najwyższą, to zrozumiałe. A czy spółka August Capital była jedynym potencjalnym nabywcą, czy byli jeszcze inni? Znaczy wiem, że ktoś tam się jeszcze zgłaszał, ale z tego, co relacjonował mi pan Michalski, to jakby tutaj oferta tej spółki była najbardziej taka konkretna, w sensie, że się zajmą wszystkim związanym z zarządem, etc., etc. Ale jakieś inne też się pojawiały, bo gdzieś tam wiem, że i ze mną się ktoś próbował kontaktować poprzez skrzynkę pocztową i ze 2-3 oferty były, ale one były gorsze, te pozostałe. Rozumiem, czyli to było tak, że to zgłaszali się potencjalni nabywcy i oni oferowali pewną cenę, a nie było tak, że to państwo ustaliliście cenę, za którą jesteście w stanie zbyć, tak? Nie, czyli zbywaliście teoretycznie za to, co dają wam inni, nie, czy nie? Nie, bynajmniej. Było tak, że jakby tą cenę potencjalnie proponowaną porównywaliśmy do możliwej do uzyskania na tym terenie, gdzie ta nieruchomość była usytuowana.
To w takim razie, jakby pan się odniósł do zeznań pana, pierwszego ze świadków, pana burmistrza dzielnicy właśnie Praga, który stwierdził, że ta nieruchomość obiektywnie jest warta w takim stanie, w jakim jest w tej chwili, około 5-6 milionów, a tutaj jest kwota 2 450 tysięcy. Znaczy, no mówimy, rozumiem, o okresie aktualnym, czy 2014-15, kiedy się pojawiły te pierwsze jakby możliwości. Znaczy, nigdy taka kwota w rozmowach nie padła i my mieliśmy świadomość w uwzględnieniu usytuowania tej nieruchomości, że takiej kwoty pewnie nie uzyskamy. No, nie przypominam sobie, że padła taka kwota. Ale nawet nie podjęliście próby żadnej. Było sprawdzane, powtórzę raz jeszcze, sprawdzaliśmy, ile ta nieruchomość mogłaby w tym rejonie być warta. Mówię o metrze kwadratowym. Sprawdzaliśmy, czyli kto i w jaki sposób? No, pan Mariusz Michalski, ja również w jakiś sposób w tym uczestniczyłem, natomiast jeżeli pana pytanie zmierza do tego, czy zleciliśmy jakąś ekspertyzę, to nie przypominam sobie, żebyśmy w tym zakresie jakąś ekspertyzę zlecili, ale orientację co do cen aktualnych w owym okresie, możliwych do uzyskania w obrębie tej nieruchomości, mieliśmy. I trzeba tu uwzględniać również stan tego budynku posadowianego na tej nieruchomości. W żadnym razie nie było tak, że kwestia ta była przez nas bagatelizowana, czy chcieliśmy za bezcen tą nieruchomość zbyć. Nie, tak nie było. Rozumiem, tylko właśnie moje pytanie też zmierza do tego, na jakiej podstawie mieliście państwo orientację w tej cenie, no bo są pewne, nie wiem, korzystanie z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, dokonywanie analizy porównawczej. Pan Mariusz Michalski tutaj wiem, że bo on tu głównie takie działania jakby w tym zakresie początkowej fazie podejmował, rozmawiał. Wiem, że rozmawiał z kimś, kto tym się zajmuje, konsultował to i jakby od niego też uzyskałem zapewnienie, że ta cena, która tu jest jakby oferowana, niewiele odbiega od tej, która mogła być przy dobrej, że się tak wyrażę, koniunkturze uzyskana. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Z dokumentów, które komisja ma w swoim posiadaniu, wynika, że rzeczywiście pewne starania były czynione w kierunku ustalenia, czy pan Józef Pawlak w ogóle żyje i żeby go odnaleźć. Starania to między innymi były informacje w prasie, chociaż okazały się tutaj nieskuteczne, czy wystąpienie do Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o akt zgonu. I no właśnie, jak te działania się skończyły, jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, bo to mnie najbardziej interesuje. Znaczy, no ja nie przypominam sobie tego Urzędu Stanu Cywilnego ze swojej strony, zresztą tu pan przewodniczący zdaje się o to pytał. No teraz z perspektywy mogę tylko ubolewać, że do większej ilości podmiotów to takie jakby zapytania nie zostały skierowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak nawiązując do pytania mojego przedmówcy, chciałem się zapytać, czy państwo korzystaliście z pomocy biegłego, czy też rzeczoznawcy, do szacowania nieruchomości. Pan Mariusz Michalski, z tego co mi mówił, korzystał z pomocy rzeczoznawcy, którego znał, albo dwóch nawet rzeczoznawców, na zasadzie takiej, że przedstawił charakterystykę tej nieruchomości, jakby od nich dowiedział się, od niego czy od nich, nie pamiętam, czy to był jeden czy dwóch, jaka tu jest możliwa, jeżeli chodzi o Łuchowską 38, cena do uzyskania. Czy nie uważa pan, że pan jako kurator powinien samoistnie w tym względzie podjąć działania, bo pan cały czas tutaj przywołuje pana Mariusza Michalskiego. Nie, cały czas nie przywołuję. Ale może ja skończę, dobrze? Pan przywołuje tutaj pana Mariusza Michalskiego. Rozumiem, to był pana klient, tak? Pan go reprezentował.
Natomiast pan tutaj jako kurator podejmował, powinien był pan zobowiązany do podejmowania samoistnych działań ze swojej strony. No więc teraz tutaj pan mówi, pan Mariusz Michalski, ale tutaj także trzeba byłoby, przynajmniej tak teoretycznie rzecz biorąc, jak pan już był tym kuratorem, wziąć pod uwagę interes pana Józefa Pawlaka. Jak się później okazało, osoby, która nie żyła, ale powinien pan wziąć pod uwagę również ten interes majątkowy. Więc dlatego pytam się, czy pan ze swojej strony, czy tylko pan bazował na tym, co powiedział pan Mariusz Michalski? Nie jest tak, jak pan raczy uprzejmie stwierdzić, że tu jakby wszystko z panem Michalskim. Nie. Natomiast sam jakby też tutaj mając tam jakieś doświadczenie również nieruchomościowe, będąc też mieszkańcem Pragi, to sprawdzałem różnymi sposobami również, jak te ceny mogą się kształtować. Jakie to były te różne sposoby? Internetowo również porównywałem ceny działek z tej okolicy. Tam sprawdzałem, czy jakieś działania deweloperskie w zakresie budownictwa się tam w okolicy odbywają i to w dużej mierze jakby może kształtować przekonanie o tym, jaka cena wchodzić może w tym rejonie zakres. Czy świadek posiada uprawnienia do występowania w charakterze rzeczoznawcy majątkowego? Posiada uprawnienia radcy prawnego i legislatora. Czy świadek posiada uprawnienia do występowania? Nie mogę się legitymować takimi uprawnieniami. Ale pytam się. Mam doświadczenie w sprawach nieruchomości. Ja wiem, że świadek nie może, ale wykonywać równolegle dwóch tego typu zawodów, czyli radcy prawnego i biegłego, ale uprawnienia świadkowi nikt nie zabrania posiadać. Więc tylko nie pozostaje kwestia tego, czy pozostaje świadek biernym czy czynnym. Tutaj biegłym, znaczy w sensie rzeczoznawcą. Nie jestem biegłym. To o to chodzi, prawda? Jestem radcą prawnym i legislatorem. Rozumiem. A więc nie posiada świadek. Nie posiadam. No więc właśnie. Natomiast doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami w pewnym zakresie posiadam. No tak, no skoro tutaj właśnie między innymi ta umowa przedwstępna w pewnym sensie tego dowodzi, prawda? Myślę, że jeżeli chodzi o działania związane z ustaleniami dotyczącymi ceny tej nieruchomości, to no, powiedziałem, w jakim zakresie one były podejmowane. Tutaj we wniosku z dnia 6 czerwca 2016 roku skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście o zmianę postanowienia z dnia 30 grudnia 2015 roku o zezwolenie na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Na stronie 5 tego wniosku użyte jest sformułowanie, już chwileczkę, w ich toku ustalono, iż potencjalni nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku na nim posadowionego przy ulicy Łochowskiej 38 w Warszawie są skłonni za nią zaoferować, czy za tą nieruchomość, cenę w granicach od 1 100 000 do 1 200 000 w zakresie udziału pana Józefa Pawlaka. I teraz takie pytanie, a jakby się zgłosili tacy, którzy byliby w stanie zaoferować na przykład, nie wiem, 700 000 albo 800 000 lub 500 000, to pan by wtedy też był skłonny... Nie rozumiem pytania. Przepraszam, ale nie rozumiem pytania. Zadaję to pytanie, czy gdyby się, hipotetycznie rzecz biorąc, gdyby się zgłosili tacy nabywcy do pana, którzy byliby w stanie... No ale to była cena wyższa, rozumiem, to była cena wyższa oferowana, to była cena wyższa, a ja mówię, że gdyby się zgłosili z ceną niższą. No pytanie jest hipotetyczne, oczywiście, że nie. No. A na czym to świadek opiera? Na tym, że miałem obowiązek dbać o dobro moich mocodawców i także zarówno nieznanego z miejsca pobytu. No właśnie. I to starałem się aktywnie i rzetelnie cały czas robić. No właśnie, a czy aby pan jako kurator nie powinien był, jako osoba będąca, wykonująca zawód zaufania publicznego, jakby na to nie patrzeć, radcę prawnego, nie powinien był pan czasem
pokusić się o wystąpienie do biegłego o sporządzenie stosownej wyceny, tak żeby było wszystko transparentnie i żeby właśnie nikt nie stawiał panu tego typu zarzutów, że mogłoby na przykład być ta nieruchomość warta więcej. Znaczy pewnie no, można było no, wystąpić do jednego, do dwóch biegłych, uzyskać taką prywatną opinię. A dlaczego to nie zostało? Opinię? To nie jest prywatna, to jak jako załączenie do wniosku. Jak już odpowiedziałem. Nie prywatną, jako załączenie do wniosku, proszę świadka. Znaczy, tutaj jeżeli chodzi o wniosek, wedle mojej wiedzy nie jakby taki wymóg nie musiał być sformułowany. Natomiast co mogę powiedzieć o hipotetycznie o czynnościach, które mogły, a nie zostały wykonane. No, wniosek podlegał rozpatrzeniu przez sąd. Jeżeli sąd by miał jakieś do niego zastrzeżenia, to rozumiem, że zobowiązałby wnioskodawcę, pełnomocnika do tego, żeby go uzupełnić. Nakazać poprzedzić postępowaniem dowodowym. Ja mówię, nikogo tu broń Boże nie chcę obciążać. No nie zrobił tego, bo zdaje się tylko tutaj jakby przed tym wnioskiem 6 czerwca, tak o ile dobrze zapamiętałem, to w lipcu albo w sierpniu tego roku doszło do przesłuchania mojej osoby przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. No i tam jakby też, tak jak już zaznaczyłem, mówiłem o swoich działaniach w sprawie. Dobrze. Odnośnie pana, że tak powiem, kariery zawodowej, to tutaj przed chwileczką była mowa, przynajmniej w takim skrócie. Ja zawsze mówię o drodze zawodowej, natomiast nie miałem kariery zawodowej, drogę zawodową. Do drogi zawodowej wobec tego. Dziękuję. Natomiast czy pan jako radca prawny był kiedykolwiek, czy toczyły się przeciwko panu jako radcy prawnemu postępowania dyscyplinarne? Dyscyplinarne w sensie pracowniczym i w sensie przed organami samorządu. Nie, żadnych takich postępowań nie miałem. A czy pracownicze? Od 97 roku jestem radcą prawnym. Nie, nie. A czy pracownicze? Również nie. Nie. Czy miał pan zawieszone prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego? Na mój wniosek na jakiś czas nie za długi, z uwagi na kolizję ustawową, tak, zawiesiłem pracę. A z czego to wynikało? Z tego to wynikało, że pracowałem chwilę w organie ścigania. I wówczas jakby no, to w istotny sposób kolidowało z pracą, z możliwością wykonywania uprawnień radcowskich. Ale podjęta została uchwała, zawieszone zostało po tym, jak te przesłanki ustały. Znowu a czy wykonywał pan zawód adwokata? Nie, nie wykonywałem. Nie wykonywał pan? Czy znana jest, czy zna pan osobiście lub jest pan spokrewniony z osobą pana pułkownika Aleksandra Lichockiego nie. z Wojskowych Służb Informacyjnych? Tak myślałem, że padnie to pytanie, ale oczywiście nigdy pana Aleksandra Lichockiego nie poznałem, nie badałem też koligacji rodzinnych, które w mojej ocenie w tej sprawie zupełnie nie mają miejsca. Nie, nie poznałem osobiście pana Aleksandra Lichockiego i nie jestem z nim skoligacony. Przed chwileczką mówił pan, odpowiadał pan na pytania pana ministra Lisieckiego. Chciałbym jeszcze tutaj poprosić o dokonkretyzowanie. Który z przełożonych wyraził panu zgodę na zajmowanie się tą sprawą? Czy był to pan Nosek, czy pan Pytel? Nie pamiętam, czy... Nie było tak dawno stosunkowo, więc... 10 lat temu. No dobrze, ale który z przełożonych? Nie pamiętam, który wyraził zgodę. No, był jeszcze pułkownik, szefem przez jakiś czas był pan Reszka. No. Nie pamiętam. Czy nie jest pan w stanie wskazać? A kto był pana, no, skoro nie pamiętam, kto był pana przełożonym w momencie, kiedy podejmował się pan zadania kuratora?
Znaczy, no miałem przełożonego. Kto był przełożonym? Pan Nosek czy pan Pytel? Nie, no pan Pytel był później znacznie szefem, więc... No to już pan ma, już pan odrzuca w tym momencie, to zostało. Już pan odrzuca jedną osobę w tym momencie, więc kto panu tak, zostaje? Tak, ale zastanawiam się o tyle, że pan Nosek, jak pan to określił, nigdy nie był moim bezpośrednim, z tego co pamiętam, przełożonym, więc... Więc który... pod tym kątem się zastanawiam, pod kątem udzielenia możliwie szczegółowej panu odpowiedzi. Proszę pana, pan występuje jako świadek przed komisją, czyli przed organem powołanym do tej pracy, do wykonywania zadań ustawowych przez Sejm. Więc w związku z powyższym ja panu zadaję pytanie. Ale ja szanuję oczywiście pracę komisji i jej uprawnienia. Ja pana i dlatego też oczekuję odpowiedzi od pana. Jeszcze raz, który przełożony? Nie pamiętam, który przełożony. Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Nie pamiętam. No, w tym czasie szefem był pan Nosek, ale być może, tak mi się wydaje, ale być może któryś z jego zastępców mógł mi tej zgody udzielić. No. Proszę pana. Na pewno chcę to kategorycznie i jasno powiedzieć. W żadnym stopniu żadna moja praca, również ta, o której panowie mnie tu pytaliście, nie wiązała się w jakikolwiek sposób z tym postępowaniem reprywatyzacyjnym bezpośrednio bądź pośrednio, w najmniejszym stopniu. Nie korzystałem z jakichkolwiek możliwości ustaleniowych w tym zakresie, nie prosiłem nikogo o pomoc. Działałem jakby samodzielnie, ale żadnych związków z tymi służbami, o które panowie pytacie, ta sprawa nie ma. Mówię to z całą odpowiedzialnością, pod groźbą odpowiedzialności. Dobrze. Następne pytanie do pana. Czy pan jako kurator pokusił się o to, żeby wystąpić do archiwum narodowego, państwowego albo do sądów w Warszawie o to, czy po panu Józefie Pawlaku toczyło się postępowanie o stwierdzenie prawa do spadku? Znaczy to chyba wiedziałem, znaczy to nie wiem, ja to... Tak czy nie? Czy występował pan pisemnie? Znaczy ja już odpowiadałem na to pytanie, to myślę, że to jakby było rolą organu wcześniej i jakby... Aha, czyli pan przepraszam, świadek wychodzi z założenia, że tego typu kwestia była rolą... Znaczy ja już nie wiem, o jakim czasie tu pan miasta w tej chwili, Warszawy, o jaki tak? czas pan pyta, natomiast mówię, też nie chcę nikogo obciążać, zaznaczyłem, natomiast... Kiedy pan był kuratorem o ten czas. No wiedziałem, że żadnej, nie wiem, czy... Nie przypominam sobie, żebym ja występował z takim wnioskiem, no więc nie wiem, czy co do organu administracji też nie mam wiedzy i nie, albo nie pamiętam. A nie uważa, ze względu na upływ czasu. Nie uważa pan, że tego typu wystąpienie z perspektywy czasu powinno być zasadne? Znaczy ja nie chcę oceniać tu jakby swoich działań. No z perspektywy czasu, no tak jak już powiedziałem, zwrócenie się do większej liczby podmiotów w tym zakresie być może dałoby większy efekt. No właśnie. Czyli mielibyśmy... faktycznie wykonywanie obowiązków kuratora, jeżeli pan by podjął te działania. Tak, ale ja faktycznie wykonywałem obowiązki kuratora. Ja faktycznie wykonywałem. A był pan kiedykolwiek na terenie nieruchomości? Tak, kilka razy byłem. Przed chwileczką, czy już dłuższą chwilę temu byli tutaj słuchani świadkowie, mieszkańcy i oni jakoś pana sobie nie kojarzą. Może pan opisać, w jaki sposób się odbywały te pana oględziny czy pobyty na i kiedy to miało miejsce? Ile tych pobytów było? Dwa albo trzy razy tam byłem. No, czy oczywiście Było? Dwa czy trzy razy? Kiedy? Dwa albo trzy, nie, trzy razy chyba, tak, tak. No, pierwszy raz no, to u zarania prowadzenia tej sprawy. Tutaj, jak jeszcze nie byłem kuratorem,
pan Michalski namawiał mnie, no zresztą ja sam to planowałem, panie mecenasie, niech pan pojedzie, zobaczy jak to wygląda, żeby mieć tutaj orientację, gdzie to jest. Ja pojechałem, obejrzałem tą nieruchomość, z kimś tam rozmawiałem, nie pamiętam z kim. No, stan ogólny, usytuowanie tej nieruchomości wówczas poznałem. Później... O czym pan rozmawiał, jak pan tam, pod jakim kierunkiem toczyły się ile osób tam mieszka w tej chwili, w jakim stanie jest ta nieruchomość, mówię o budynku i jakby na tym się koncentrowało moje takie pierwotne zainteresowanie. A czy pana zainteresowanie nie koncentrowało się na przykład na tym, czy był tutaj widziany na tej nieruchomości pan Józef Pawlak? Chciałem powiedzieć o tym, oczywiście, tak. Znaczy... Też już z pewnością po 2011 roku też pan Mariusz Michalski relacjonował mi, ale nie wiem, czy to było w 2012 czy 2013 roku, relacjonował mi, że i z kim rozmawiał też, jakby nie był w stanie wskazać nazwiska, ale twierdził, że rozmawiał z mieszkańcami. On wydaje mi się tam jeździł częściej i z jego relacji wynikało, że ktoś wspominał, że pan Józef Pawlak był gdzieś widziany kilka lat temu, w związku z tym, no też jakby... Że pan Józef Pawlak był widziany kilka lat tak, temu. Tak, tak, tak. No, cytuję to, co mi powiedział pan Michalski. Cytuję to, co mi powiedział pan Michalski i w związku z tym też jakby to no, powodowało takim naszym przekonaniem, że można jeszcze tutaj jakieś działania ustaleniowe w tym zakresie poczynić. Pan powiedział przed chwileczką, że pan nigdy nie był, nie występował w sprawach, znaczy poza tym jednym przypadkiem, w sprawach reprywatyzacyjnych jako administracyjnych? Kurator. Administracyjnych, jako kurator. A czy w innych sprawach? W innych sprawach jako kurator? Tak. W innych sprawach jako kurator. Najwyżej w jednej, ale też już nie jestem pewny, przyznaję, za państwową jednostkę budżetową podległą ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w dawnych czasach. W dawnych czasach, to znaczy tak. Kiedy? Mówię, nawet tu nie jestem pewny. Proszę mi wybaczyć, czy w końcu zostałem tym kuratorem, czy nie, bo to tak to dawno było w sprawie, no ale sprawie przed sądem cywilnym. Spraw, sprawie przed sądem cywilnym. Sprawie no, ale przed kiedy to były te dawne czasy? No 10 lat temu, 12 lat temu. A to były dawne czasy. Aha. Tak. I pan już wtedy był, pracował pan w służbach, tak, w tym momencie? Nie, 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 nie. No proszę mnie tak gremialnie nie identyfikować z tymi służbami, no, bo też miałem różne okresy w tych służbach. Byłem zwalniany, czy też sam się zwalniałem, przechodziłem, no, normalna kolej losu. A z jakich powodów pan tak był zwalniany i pan przechodził? Ale czy naprawdę o tym... Pytam się, bo... W 2007 roku i 2015 zostałem zwolniony ze służby. Został pan zwolniony? Tak. Tak. 2015. Czy mam jeszcze rozwijać zagadnienie? Nie wiem pan... dlaczego. Do tej pory pan... nie wiem dlaczego. Przyjmie pan do wiadomości, do że do tej jednak, pory nie wiem dlaczego. Proszę mi wierzyć. Komisja zadaje pytania, tak. A pan odpowiada, tak? Przyjmuję. Przepraszam, jeżeli uchybiłem komisji szanownej. Przepraszam. Dobrze, z mojej strony to chyba wszystko będzie. Tutaj widzę listę zgłoszeń i pozwolę sobie wskazać, że kolejny jest pan poseł Mosiński na tej liście zgłoszeń do pytań. Proszę świadka, być może to umknęło mojej uwadze, być może był nieobecny w tym czasie na sali. Czy Łochowska 38 to jest jedyny adres, w którym pan pełnił rolę pełnomocnika i kuratora, czy też ewentualnie jakieś inne nieruchomości? Jedna, jedyna i w przeszłości, i aktualnie. I aktualnie. Aktualnie czy... nie jestem kuratorem od roku, tak jak ja mówiłem. Nie, bo to się zjemu... Tak, ja wiem o tym, że nie jest pan kuratorem. Tak, jedyna, jedyna. A czy w swojej tej aktywności przy, kilkuletniej przy Łochowskiej 38
Miał pan kontakt, spotkał się pan, rozmawiał z takimi osobami jak pan Marian Robełek, Jan Stachura? Nie pamiętam, nie prosiłem o dane personalne osób z tymi, tych, którymi... Postaci tam... znane z rynku nieruchomości, reprywatyzacji. Jak jeszcze raz. Marian Robełek, były wysokiej rangi oficer Ludowego Wojska Polskiego. Ja pierwszy słyszę, no, także to oczywiście pan, wskazuje na to, że nie miałem kontaktu. Mhm, a pan adwokat Jan Stachura? Jeszcze raz. Jan Stachura, adwokat? Nie. A Jakub R., był wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami? No, w tej sprawie również z panem Jakubem R. się nie kontaktowałem, wyłącznie z paniami prowadzącymi postępowanie. Mhm. Nigdy. Rozumiem. Chciałbym powrócić do tego wątku związanego z panem Romanem Pawlakiem. Podczas spotkania u pana burmistrza Zabłockiego stwierdził pan, że Józef Pawlak mógł mieć syna właśnie Romana Pawlaka. Tak, to jest pytanie? Nie, pytanie, czy pan to podtrzymywał, na jakiej podstawie? Nawet wówczas, w czasie tego spotkania, panie pośle, mieliśmy przekonanie, że Roman jest synem pana Józefa i że poprzez tego Romana możemy ustalić, co się faktycznie z nim stało. Tak, tak. Rozumiem. A czy znana jest panu treść pisma Romana Pawlaka, będące też odpowiedzią na zapytanie Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Zdaniowych, że jego ojciec nigdy nie był właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości w Warszawie. To jest pismo z roku 2009. No, nie przypominam sobie tego pisma, przyznaję, nie pamiętam. A jaki cel pana tych poszukiwań miała kwestia, żeby ewentualnie udowadniać to, że Roman Pawlak jest synem Józefa Pawlaka? Znaczy, intencja, tak jak już mówiłem, była czysta i przejrzysta. Żeby poprzez pana Romana, i to było działanie jakby dwustronne, ustalić, czy pan Józef Pawlak żyje, czy nie, ewentualnie spowodować, że jeżeli są spadkobiercy po Józefie Pawlaku, żeby oni weszli w te 50% udziałów do zabudowanej działki nieruchomościowej Łuchowska 38. Tylko i wyłącznie taka intencja mi przyświecała. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo. Mam więcej pytań. Kolejny na liście pytań jest pan Adam Zieliński. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam dosłownie 2-3 pytania. Chciałbym się zapytać, czy w trakcie pana pracy w latach 2008-2015, czyli w trakcie, kiedy był pan pełnomocnikiem kilku osób w sprawie Łochowskiej, czy obowiązywała pana ustawa o urzędnikach państwowych? W jakich latach? Pan, proszę powtórzyć. 2008-2015. Właśnie w tych latach, w których był pan kuratorem lub przede wszystkim pełnomocnikiem tych trzech osób, które miały prawa do Łochowskiej. No to głównie tak jak tutaj zostało już powiedziane, wywiedzione, głównie, znaczy obowiązywały mnie pragmatyki służbowe, ustawy tak zwane pragmatyczne. Mhm. Czy one nie ograniczają zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez pracowników urzędów państwowych? Ale to czy ja mówiłem, że prowadziłem działalność gospodarczą? Wydaje mi się, że o tym nie wspomniałem. To w jakim charakterze pan miał relacje? W charakterze, oczywiście takie działania, odpowiadając na pytanie pana posła, takie działania wymagają zgody właściwego przełożonego. I z tego, co pamiętam, każdorazowo taką zgodę uzyskiwałem. Taka zgoda była nawet wymagana, jak ja byłem opiekunem prawnym aplikantów radcowskich, to też o tym informowałem szefa, no bo jakieś wynagrodzenie w wysokości 300 zł kiedyś tam z tego tytułu uzyskiwałem. I o tym informowałem szefa swojego przełożonego. Dobrze, także wymagało to każdoczesnej jakby zgody. No nie można było samowolnie prowadzić jakiejś dowolnej działalności. No.
Rozumiem. I rozumiem, że ta zgoda jakby obejmowała to, że pan za wynagrodzeniem świadczy działalność na rzecz tych trzech osób, które miały prawa co do połowy tej kamienicy przy łodzi. Także chcę jeszcze dodać, że oprócz tej działalności takiej indywidualnej w różnych sprawach, no prowadziłem również działalność pro publico bono gdzieś tam w godzinach popołudniowych. To też oczywiście było moim udziałem. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie z tym związane, no to już była o tym mowa, że jakby zarówno z tytułu bycia kuratorem, jak i pełnomocnikiem, żadne przysporzenie finansowe zarówno dla mnie, moich najbliższych albo innych osób, jak dotychczas nie stało się moim ani ich udziałem. To jaka była pana motywacja w podejmowanych działaniach, jeżeli pan tego nie robił? Motywacja polegała na tym, że skoro się podjąłem tego, aby reprezentować państwa Michalskich, tak najogólniej powiem, to chciałem się z tego zadania wywiązać, w sensie profesjonalnym, starając się do tego podejść. Mam jeszcze pytanie, bo wspomniał pan o tym czasie, kiedy jakby klarowała się ta sytuacja, że zostanie pan kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Wspomniał pan o tym, że słusznie jakby kontaktował się pan z swoimi mocodawcami, którzy mieli swoje prawa do połowy tej kamienicy i rozważał pan jakby tę sprawę w zakresie ich interesów, czy jest to zgodne z ich interesami i utrzymał pan jakby tutaj ich akceptację w tym zakresie. Natomiast czy rozważał pan, czy ta dwoistość pana roli nie wpływa też na interesy osoby, dla której pan sprawował kuratelę, czy bycie pełnomocnikiem co do osób, które mają prawa do połowy tej kamienicy, nie stoi w jakiejś sprzeczności z byciem kuratorem co do innej linii, która ma prawa, czy potencjalne roszczenia do części tej nieruchomości? Tak jak zeznawałem, oczywiście rozważałem to, dlatego też w pierwszej kolejności rozmawiałem z mocodawcami i też z przedstawicielami Urzędu Miasta i jakby no, po tych rozmowach z nimi tych obiekcji może nie się wyzbyłem, bo byłem też przekonany, że w sytuacji, kiedy dostrzegłbym sam taki konflikt interesów, to bym z pewnością zrezygnował i jakby nie brnął w cudzysłowie dalej w tą kuratelę. I nie znajduję sytuacji na przestrzeni tego okresu czasu, abym w taką dysfunkcję tych ról tutaj po drodze, w cudzysłowie mówiąc, gdzieś popadł. No i tak to z mojej perspektywy wygląda. A czy pana zdaniem mogły tu wystąpić cechy, czy wystąpiły, albo czego zabrakło, jeżeli nie wystąpiły cechy do tego, żeby podjąć działania na drodze prawa cywilnego do uznania pana Pawlaka za osobę zmarłą? Znaczy już tutaj jakby po tych sytuacjach zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie, chcę jeszcze powiedzieć, trwa od października 2016 roku. To już przedstawiciele burmistrza Pragi Północ, czy Południe, przepraszam, Północ, tak, rozważali taką możliwość, tylko jakby dalsza ocena prawna w tej sprawie miała należeć do ratusza i to zostało do biura prawnego ratusza wysłane, albo jakby ratusz ukierunkował potencjalne działania w tej sprawie. I tam pamiętam, że chyba nawet pan Mariusz Michalski na pewno raz chodził tam do biura prawnego ratusza z pytaniem, kiedy ratusz jakby wyda opinię w tej sprawie. No i to tam pamiętam chwilę trwało, no więc wtedy już jakby to było rozważane i to też nie był moment, aby w tym czasie podejmować jakieś, w mojej ocenie, indywidualne działania do czasu wyjaśnienia tych aspektów przestępczych, no można by powiedzieć, jeżeli takie występują w całej sprawy. Dobrze, ja bardzo dziękuję.
Dziękuję. Tak jeszcze w nawiązaniu tego, o co pytał pan Zieliński. Pan zeznał, że nie prowadził działalności, jednocześnie każdorazowo uzyskiwał zgodę na prowadzenie konkretnych spraw. Znaczy... Jak często jakieś sprawy pan prowadził po prostu jako radca prawny? Różne, nie na prywatyzacji, ale ogólnie. Jeszcze raz. Jak często pan prowadził, jak często jakiekolwiek sprawy jako radca prawny pan prowadził poza SKW? No jako, jakieś... jako radca prawny... Znaczy nie, chcę powiedzieć, jak działalność gospodarczą przez krótki okres czasu też prowadziłem, ale przed 2000, na pewno to było przed 2007 roku, to był rok albo... Ale pytam o ten okres właśnie 8-15. Tak, już odpowiadam, już odpowiadam. No więc jeżeli były prowadzone takie działania, no to one polegały albo na zleceniu, albo na zleceniu w indywidualnej sprawie. Kiedy... Tak, ale jak dużo takich różnych spraw, różnego rodzaju, jako poza SKW pan prowadził? No trudno mi to ocenić, starałem się oczywiście nie występować w takiej roli za często, no bo jednak no, główna moja działalność prawnicza była ukierunkowana właśnie w tej instytucji, o której raczył pan minister powiedzieć i w związku z tym no, jakoś no, nie było to też tak, żeby to jakoś nadmiernie przekraczało to moje możliwości no, percepcyjno-czasowe, że się tak wyrażę. No, tak. Czyli krótko starałem mówiąc, się to ograniczać. Będąc najważniejszym prawnikiem w polskim kontrwywiadzie wojskowym, prowadził pan sobie jakieś sprawy jako radca prawny jeszcze na boku, tak? Bez kancelarii, no bo ciężko nazwać to jest inaczej niż na boku, skoro nie była to forma zinstytucjonalizowana w formie kancelarii działalności gospodarczej, tak, aktywność. Nie było to w formie kancelarii. Taką samą działalność prowadzili moi poprzednicy przed 2007 rokiem, z tego co sobie przypominam, również radcy prawni i prawnicy. Rozumiem. A w takim razie, bo w związku z tym, że pan nie prowadził kancelarii nie działalności gospodarczej, to w jaki sposób państwo michalscy do pana dotarli z tą sprawą? No, skoro pan nie zajmował się zawodowo obsługą osób zewnętrznych poza obsługą tego, służb, można powiedzieć. Tego nie powiedziałem, że się nie zajmowałem. No zajmowałem się indywidualnie. Ale nie prowadził pan kancelarii, czyli zgodnie z definicją działalności gospodarczej nie prowadził pan tej aktywności w sposób, można powiedzieć, zorganizowany i ciągły. Jeżeli prowadziłem jakąś działalność indywidualną, zawierałem umowę, zlecenia na przykład na prowadzenie nie wiem, sprawy rozwodowej, no, czy jakiejś takiej na przykład cywilnej, I było to w ten sposób sformalizowane tutaj. Bo chodzi o to, że jak jest, ktoś chce dotrzeć do kancelarii, to szuka kancelarii, a pan twierdzi, że nie prowadził pan kancelarii jako takiej, więc dlatego znaczy, pytanie, mówię, jak pan nawiązał kontakt z państwem Michalskim? Państwo Michalscy mieszkali gdzieś w okolicach ulicy Kazimierzowskiej, tam też gdzieś w ich okolicy mieszka moja serdeczna koleżanka, pani mecenas, do której się zwrócili z takim zapytaniem właśnie, czy zna kogoś, kto mógłby taką sprawę poprowadzić. No i akurat jej przyszło do głowy, żeby mnie a dlaczego zarekomendować pan, dlaczego pan został zarekomendowany jako osoba, która wcześniej nie prowadziła spraw reprywatyzacyjnych? Tak pan? Pan zeznał, że pan wcześniej ani później nie prowadził spraw reprywatyzacyjnych, w związku z tym dlaczego pan został zarekomendowany do takiej czynności? No bo zdaje się, że koleżanka tutaj bazowała na ocenie mojej rzetelności. I... Którą pan się wykazywał między innymi jako kurator, prawda? To jest pytanie, czy... Bo pytałem pana o czynności, które pan wykonywał wcześniej jako kurator i pan niewiele był w stanie tych czynności przywołać. Panie ministrze, odpowiedziałem na pana pytania najlepiej jak mogłem i bardzo bym prosił o powściągnięcie takich uwag, no bo już one padły. Rozumiem. Dziękuję. Dobrze, to pan Kondratko chciał, nie przepraszam, pan Lisiecki chciał zadać pytanie, potem pan... Czy pan rozmawiał ostatnio z panią Katarzyną Haładus lub Anną Zwierz, bo z wiedzy o pańskiej przynależności do służb specjalnych, to ta wiedza spowodowała chyba, że pani Anna Zwierz zaczęła zasłaniać się tajemnicą służbową, jak takie wrażenie odniosłem. Kiedy po ostatni raz pan z nią rozmawiał? Tak, znaczy chcę powiedzieć, że to nie była przynależność do służb, panie pośle. To była służba bądź praca dla służby, bo ja byłem przez większą część... Zdecydowanie większość czasu, o którym rozmawiamy, pracownikiem cywilnym, radcą prawnym tej służby. To nie była przynależność, tylko zwykła praca na umowę o pracę. To po Dobrze, pierwsze. To jeżeli już pan tak, to jakby pan przedstawił, jak ona po 90 roku się
Jak ona wyglądała? Naprawdę, no już potwierdziłem wszystkie te związki z instytucjami i wieloma innymi, o których pan poseł wspomniał, więc no nie wiem. No dobrze, okej. Okay. Chodzi o rozmowę. Dobrze, rozmowę z przedstawicielami miasta. Kiedy po raz ostatni pan z nimi rozmawiał? Nie mówię tutaj o Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, tylko o Ratuszu Warszawskim, Biurze Gospodarki Nieruchomościami lub innymi instytucjami. No to jeżeli w ciągu kilku miesięcy ostatnich dwóch, czterech rozmawiałem dwukrotnie telefonicznie z panią Haładys. Na zasadzie, proszę pani, czy coś się dzieje w sprawie administracyjnej. Łochowskiej 38. Tak, bo tylko w tej sprawie występuje i jak rozumiem, pani Katarzyna Haładys w dalszym ciągu ją prowadzi. Rozumiem. Tylko doinformować się, czy coś w sprawie nowego. Uzyskiwałem informację, że jeżeli będzie coś nowego, to zostanie pan pisemnie poinformowany. Wspominała też coś, że złożony został wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji zwrotowej w części dotyczącej owego kuratora. W ciągu ostatnich ilu? Dwóch miesięcy? Znaczy nie, no może to było wcześniej. Akurat ta rozmowa dotycząca tego stwierdzenia nieważności może była wcześniej, no ale w ubiegłym roku. I pan się dowiadywał jako pełnomocnik pana Michalskiego między innymi, czy? Tak, tak. Głównie pan Michalski mnie o to prosił. Na zasadzie, panie mecenasie, no, niech pan się dowie, co się w sprawie dzieje. Dobrze. Pytanie, czy wiedza o pana pracy w tych służbach, o których wymieniliśmy, była znana tym, którzy wnioskowali o to, żeby został pan kuratorem, czyli władzom miasta stołecznego Warszawy? No, ja występowałem tam jako radca prawny, Zbigniew Lichocki. Rozumiem, nic ale... poza tym. Rozumiem, że nie mieli wiedzy, czy mogli mieć wiedzę? Znaczy nigdy nie uzyskałem informacji, a nigdy mi nie dano do zrozumienia, że ktoś wie, w jakim innym charakterze, w innych miejscach, miejscach powtarzam, jestem zatrudniony. Rozumiem, dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie, czy miał pan jakieś postawione zarzuty prokuratorskie? Nigdy nie miałem. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję, teraz pan poseł Krupiński. Dziękuję bardzo. Krótko, chciałem dopytać, proszę powiedzieć, czy środki, które miały być uzyskane z wpływu tej kamienicy, miały wpłynąć na czyje konto i w wyniku czyjej decyzji? No tutaj, jeżeli ta transakcja doszłaby do skutku, ona była obwarowana, to w aktach notarialnych można dostrzec do skutku, no to jakby połowa tej kwoty docelowo trafiłaby w trzech częściach na konto, na rachunki moich mocodawców, a w pozostałej połowie na moje wydzielone konto z przeznaczeniem dla pana Józefa Pawlaka. Czy to była decyzja sądu, który pana powoływał jako kuratora? Sąd w każdym postanowieniu i również w czasie kiedy byłem przesłuchiwany przed sądem w trakcie rozpatrzenia mojego ostatniego wniosku do sądu, podkreślał, że działam na rzecz Józefa Pawlaka i że i jakby znajdowało to wyraz w postanowieniach sądu. Ilu było Józefów Pawlaków? Ile było osób o takim nazwisku? Czy sprawdzał pan w latach 40. w Warszawie? Liczba, która się pojawia również w przekazach medialnych, ponad 60 takich nazwisk było. Czy znane było wtedy państwu, czy panu jako kuratorowi data urodzenia Józefa Pawlaka, który był właścicielem? Ja nie przypominam sobie, aby wiedza w zakresie tej daty urodzenia była moim udziałem. Czy rozumiem, że prokuratura doszła do tego. Jak pan ocenia, dlaczego prokuratura to zrobiła, a urząd nie? Z czego to wynikało? Znaczy moim zdaniem prokuratura jednak dysponuje większym instrumentarium prawnym, ale do większej ilości instytucji prokuratura
wystąpiło. Ile osób prokuratura przesłuchiwała? Czy ma pan wiedzę, czy jakie było postępowanie prokuratury? Postępowanie, tak jak powiedziałem, trwa od października 2016 roku. Każdy z moich mocodawców, również pani Almakiewicz, która zmarła, byli w tej sprawie przesłuchiwani. Ja byłem przesłuchiwany. Ale czy prokuratura przesłuchiwała też potencjalnych spadkobierców Józefa Pawlaka? Czy prokuratura od razu wiedziała, że to ten Józef Pawlak, czy też no miała kilka hipotez, sprawdzała, czy pan ma wiedzę? Nie, znaczy prokuratura jakby no też jako świadek w tej sprawie przesłuchany w marcu ubiegłego roku, nie wypytywałem pani prokurator, co jej jest w sprawie wiadomo, tym niemniej była mowa o dwóch paniach starszych, które wchodzą w ten pierwszy krąg ustawowych spadkobierców po Józefie Pawlaku, ale być może będzie większe to grono. Tak jakoś usłyszałem. Dobrze, proszę powiedzieć jeszcze, prokuratura wskazała właściwie, który to był Józef Pawlak i jego spadkobierców, że miał córkę, czyli ta córka ma dalsze dzieci, czy że są potencjalni dalsi spadkobiercy. Pewnie się pan spotykał z tą teorią, że Józef Pawlak nie miał żadnych najbliższych osób. To zeznawali chociażby też dzisiaj inni świadkowie. Czy uważa pan, że te osoby, które czy prokuratura prawidłowo określiła Józefa Pawlaka jako tego, który był właścicielem Łochowskiej i co pan na ten temat myśli? Znaczy trudno mi to powiedzieć, co do zakresu ustaleń prokuratury w tym zakresie. No wiem jedno, że na czas ostatniej wizyty mojej w tej sprawie w prokuraturze, no ten krąg spadkobierców jakby nie był ustalony do końca i też jakby padło stwierdzenie, że też szukaliśmy, mówię o prokuraturze, tego Romana Pawlaka. No i tu jakby tu mamy kłopot, bo nie wiadomo, czy on się gdzieś tam w cudzysłowie objawi. Ale mówię, to była wiedza moja na marzec, znaczy moja wiedza. No. Czy zapoznawał się pan z dokumentem prokuratury okręgowej, która umarzała postępowanie? Znaczy moim zdaniem postępowanie w tej sprawie trwa dalej. Jasne. Tak, bo trwa, ponieważ postanowienie o umorzeniu zostało uchylone. Nie, to nie wiedziałem. No, jestem na 18 wezwany w tej sprawie w charakterze świadka do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, więc byłem przeświadczony, że to cały czas to postępowanie jest kontynuowane. No bez, nie wiem, czy nie, nie było, nie, nie wiedziałem, przyznaję, czy zostało, że zostało ono umorzone. To jest zostało umorzone, a później zostało postanowienie o umorzeniu uchylone przez prokuratora nadrzędnego. Dobrze, dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Jeszcze zanim oddam na krótko głos panu mecenasowi Kondratko. Przypominam, to instrumentarium prokuratury, bo o czym wspomniał świadek i wcześniej pełnomocnicy Reutersa w tej sprawie, to było proste zwrócenie się do Archiwum Akt Państwowych o księgę meldunkową nieruchomości Nowy Świat 24. I tutaj niesamowitych czynności operacyjnych prokuratura wykonywać nie musiała. Wystarczyła, no, chyba, to już nie będę tego oceniał, pan mecenas Kondratko. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak odnośnie tutaj tego stwierdzenia, które padło ze strony świadka, no to się dopytywał, zdaje się, pan minister Zieliński o tą intencję, czy też ten motyw, który panu powodował. Pan mówi, że pan żadnego wynagrodzenia jako kurator nie otrzymał, tak? I pan tutaj wskazał na to, że pan się kierował głównie interesem państwa Michalskich, tak? Nie wiem, czy coś przekręci. Nie do końca zostałem dobrze zrozumiany chyba przez pana posła. Nie, no i... Ale takie stwierdzenie mniej więcej usłyszałem. No, oczywiście równoważny był mi interes państwa Michalskich z racji tego, że byłem jestem ich pełnomocnikiem, z interesem pana Józefa Pawlaka. Właśnie chodziło mi o to, który interes był dla pana ważniejszy. To już odpowiedziałem.
Równoważny. Równoważny, tak. A pan się powoływał na państwa Michalskich no cały być czas, może, ale pana być Pawlaka może nieprecyzyjnie tak się wyraziłem, panie pośle, czego żałuję, ale to teraz oczywiście tylko, że proszę też dostrzec, że moja uwaga bierze się stąd, że bardzo często pan w swoich dotychczasowych wypowiedziach odwołuje się do pana Mariusza Michalskiego, pan Michalski powiedział to, stwierdził tamto i tak dalej. Natomiast jakoś tak ten interes osoby, nad którą pan miał sprawować tą kuratelę, czyli pana Józefa Pawlaka, przynajmniej teoretycznie, bo bierzemy tę sprawę teoretycznie, bo wszyscy wiemy, że pan Józef Pawlak był osobą nieżyjącą wtedy, kiedy pan sprawował tą kuratelę, to jakoś to tak wymyka się troszeczkę z tego, ja z tych pana wypowiedzi. Czy... No nie, ja tak pytam się, czy tak jest. No tak, to ja wspominam o panu Mariuszu Michalskim dlatego, że jestem pełen uznania dla jego determinacji w tej sprawie, bo on sam podejmował szereg czynności, w równym stopniu jemu, jak i mnie zależało na tym, aby ustalić miejsce pobytu czy też losów pana Józefa Pawlaka. I dlatego to też były jego działania, które jakby mnie też motywowały, dlatego tak często wspominam o panu Mariuszu Michalskim, dla którego z tej racji jestem pełen uznania i wdzięczny za tą pomoc, której mi też w tej sprawie udzielił. Jeszcze tak odnośnie tego, co pan tutaj stwierdził, jak to się stało, odpowiadając na pytanie, jak to się stało, że pan został niejako wytypowany, pracując jako pracownik, pan powiedział, cywilny SKW. Ale nikt o tym nie wiedział wtedy. Ale mogę skończyć chyba, tak? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Że osoby państwa Michalskich pojawiły się u pana koleżanki, jakieś tam pan ulicę wymienił, już mniejsza z tym. Jak to się stało, że właśnie do pana, jako do pracownika cywilnego SKW trafili, a nie zatrzymali się na pana znajomej, czy też koleżance, już mniejsza z tym, w każdym razie pan przywołał osobę pani mecenas. Może tak zapytajmy się gwoli, może nazwisko tej pani może byśmy poprosili. Sądzę, mogę już odpowiedzieć. A można poprosić o nazwisko, imię tej pani mecenas? Nie wiem, czy jestem uprawniony, jeżeli Wysoka Komisja pozwoli, może najpierw odpowiem na to pytanie zasadnicze. Tak, tak, więc pan Mariusz Michalski, pan Mariuszowi Michalskiemu nigdy nie wspominałem o pracy w tej służbie, którą raczył pan poseł wymienić, ale już sądzę, że dzisiaj zapoznając się z relacją z tego posiedzenia, taką świadomość będzie miał. Nigdy też nie było tak, że moja szacowna koleżanka, która jakby rekomendowała mnie do tej sprawy panu Mariuszowi Michalskiemu, nie wspominała, gdzie ja pracuję, tylko że jestem radcą prawnym, po prostu radcą prawnym, który stara się albo wykonuje rzetelnie swoje obowiązki. Tylko tyle i aż tyle. Ale nie powiedziała, gdzie wykonuje, czy też stara się wykonywać rzetelnie. Znaczy nic mi nie wiadomo o tym, żeby to powiedziała. Sądzę, że tego nie powiedziała. Jestem wręcz przekonany, że tego nie powiedziała. Nie wiem, po co miałaby to mówić. Nie wiem, to już pytanie do pana w tym momencie. Naprawdę pan minister tutaj wspomniał o tym, że nie trzeba było nadzwyczajnie jakichś środków operacyjnych podejmować, jeżeli chodzi o prokuraturę. Pewnie tak, natomiast to, co podkreśliłem już wcześniej, również żadne działania tego typu nie były moim udziałem w związku z sprawą, ani tych służb, miejsc pracy, w których działałem, wyłącznie jako radca prawny. Rozumiem. A pan jak rozmawiał z paniami, jak to pan określił, a może pan wskazać, z kim konkretnie z ratusza pan rozmawiał w momencie, gdy pan zdecydował się objąć obowiązki kuratora? No, tak jak już powiedziałem, nie pamiętam tej okoliczności. Najpewniej zadzwoniła do mnie jedna z pań, które do tej pory dysponują moim telefonem służbowym i która
która zadzwoniła i zapytała mnie właśnie na tej, tak jak mówiłem, czy pan nie zechciałby zostać... Jeszcze raz może pan powtórzyć, dysponują pana telefonem służbowym, tak? Nie, nie, przepraszam, prywatnym oczywiście. No nie, bo tak. Przejęzyczenie, przepraszam. No nie, ale pan powiedział, która dysponuje moim telefonem służbowym. Nie, no to przejęzyczenie oczywiście, przepraszam, prywatnym. Wie pan, że pan zeznaje pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc dysponowała tak, panem, ten telefon na czy dzwoniła pewno... na pana telefon służbowy, czy no, też... Nie, no panie pośle, no, sprostowałem to. Oczywiście mówimy o telefonie prywatnym, który w aktach sprawy z pewnością w kilku miejscach się znajduje. Mhm. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze zanim oddam głos pełnomocnikom, takie precyzujące dosyć pytanie na koniec z naszej strony, bo już nie chcę wnikać w pana w całą ścieżkę zawodową od lat 80. Natomiast jakby pan w związku z tym, że poinformował nas pan w trakcie swojego zeznania, że pełnił pan wysoką i ważną funkcję w strukturach SKW, odpowiedzialną funkcję, to chciałbym pana zapytać o tym, w związku z tym, że pan stwierdził, że pan cywilnie był tam zatrudniony, czy w innych służbach, jeśli tak, to jakich służąc, jakie stopnie pan, że tak powiem, osiągnął i zakończył służbę w służbach? Znaczy pracował... W jakich latach, z jakimi stopniami pan kończył tę służbę? To jest... No, lata z przerwami to będzie rok 99 do 2015. Z przerwami jakimiś tam niewielkimi. I na jakim stopniu pan zakończył karierę w ramach struktur różnego rodzaju pułkownik służb mundurowych? Pułkownik rezerwy. Tak, jak? Jestem pułkownikiem rezerwy. Jakiej służby? No tej ostatniej, z której zostałem zwolniony w 2015 roku. Czyli służby kontrwywiadu wojskowego. Tak. Pułkownik rezerwy służby kontrwywiadu wojskowego. Dziękuję. Proszę, oddaję głos pełnomocnikom ratusza. Tak, ja zaraz zadam pytania, mówiąc szczerze, to poczułem, że znaleźliśmy się na posiedzeniu komisji nie do spraw usuwania skutków prawnych decyzji, ale komisji do spraw weryfikacji służb specjalnych pana byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, ministra zwanego ministrem wojny, ale ja w związku z tym chciałbym prosić państwa, żebyście wysłuchali państwo pytań pani mecenas. Doskonale pan wie, że służąc w różnego rodzaju instytucjach państwowych, też możemy ocenić różnego rodzaju działania podejmowane jako kuratora i mamy, ta wiedza jest powiedzmy zawodowa z tego czasu pana świadka, może, aczkolwiek nie musi być kluczowa w sprawie. Absolutnie to nie chcę zależy dyskutować od uznania komisji w toku prowadzonego postępowania. Pytania państwo zadajecie takie, jak uważacie za słuszne. Ja po prostu muszę zrewidować własne, więc prosiłbym panią mecenas o zadanie pytań. Jeśli państwo pozwolicie, to ja wrócę może do sprawy Łochowskiej 38, która jest może mniej pasjonująca niż kwestie służb, ale może pozwoli nam bardziej merytorycznie tutaj jeszcze do tego tematu podejść. I proszę pana, ja mam takie pytanie do pana. Znany jest panu wniosek Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 stycznia 2009 o ustanowienie kuratora? Jak jeszcze raz pani mecenas datę? 9 stycznia 2009. To jest ten wniosek, w oparciu o który pan został ustanowiony kuratorem. Czy pan zna treść tego wniosku? Znaczy tylko z uzasadnienia postanowienia sądu. Proszę pana, to ja w takim razie panu znaczy, przybliżę, no nie przypominam że sobie, to wniosek o ustanowienie kuratora w postępowaniu administracyjnym. I też w taki sam sposób orzekł to sąd w postanowieniu z 22 kwietnia 2009. Rozumiem, że to postanowienie już pan zna, gdzie sąd postanawia ustanowić dla nieobecnego Józefa Pawlaka kuratora celem reprezentowania w toczącym się przed urzędem postępowaniu w trybie artykułu 7 dekretu. Czy zgodzi się pan, że w takim zakresie został pan ustanowiony kuratorem? Ale ja nigdy tego nie kwestionowałem jakby. Super. A proszę powiedzieć, a kiedy się skończyło w takim razie postępowanie administracyjne, do którego został pan ustanowiony kuratorem? Kiedy się skończyło? No, kiedy została wydana decyzja zwrotowa? Decyzja została wydana w grudniu 2011 roku. Czy ta decyzja kończyła postępowanie administracyjne w trybie artykułu 7 dekretu? Moim zdaniem nie, albowiem w 2013 roku jeszcze minister administracji i cyfryzacji stwierdził nieważność decyzji wojewody z 92 roku bodajże, która to czynność administracyjna była warunkiem realizacji tej decyzji zwrotowej z 2011 roku.
Czyli kiedy się skończyło to postępowanie administracyjne? No, później, nie musi pan dokładnie później, mówić. W 2013 roku? Po uprawomocnieniu się tej decyzji ministra administracji i cyfryzacji, bodajże tak się wtedy nazywał, nie było żadnych działań administracyjnych. Ja sobie nie przypominam. Mhm. Proszę pana, to proszę w takim razie powiedzieć, w oparciu o co złożył pan 6 czerwca 2016 roku wniosek o zmianę postanowienia o ustanowieniu kuratora? Skoro już rozumiem pana aktywność w postępowaniu administracyjnym i pana działania jako kuratora kończyły się z decyzją, o której pan mówił z 2013 roku. Tak, ale jakby skutki wynikające z tych decyzji, może nie stricte administracyjne, ale wynikały. Proszę pana, pan był kuratorem w postępowaniu administracyjnym. Ale jeżeli pani mi pozwoli dokończyć, to chętnie się ustosunkuję do tego pytania. Chętnie się ustosunkuję. I jakby były wątpliwości co do tego, czy dalsze działania wiążące się ze skutkami tych decyzji dwóch, o których wspomniałem, a w zasadzie tej jednej zwrotowej, mogą być realizowane przez pełnomocnika i przez kuratora. Kuratora. I w związku z tym, że taka wątpliwość istniała, a jakby była potrzeba kontynuacji realizacji skutków tej decyzji z 2011 roku, to po konsultacjach, bo to nie było tak, że ja siadłem sobie sam, napisałem wniosek. Nie, to nie było tak. O poszerzenie tej kurateli. Po konsultacjach z panią notariusz i również z moimi mocodawcami, jakby doszliśmy do wniosku, że aby po tej dacie te czynności wiążące się ze skutkami tej decyzji zwrotowej mogły być realizowane, nieodzownym jest złożenie tego wniosku. Tylko dlatego. I z czyjej inicjatywy, proszę pana, taki wniosek został złożony? O zmianę zakresu uprawnień kuratora w 2016 roku. Z czyjej inicjatywy? Czy to pan wymyślił? Nie ja to wymyśliłem. Ustaliliśmy to wspólnie ze wszystkimi uczestnikami tego procesu związanego no, z potencjalnym. Proszę pana, czyja to była inicjatywa? Mówię, ale ja odpowiadam na to pytanie, że siedzieliśmy u pani notariusz, zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Kto siedzieliśmy? Słucham? Kto siedzieliśmy? Pani notariusz, państwo Michalscy, moi mocodawcy, ja, pewnie przedstawiciele spółki. Przedstawiciele miasta byli tam na tym spotkaniu? No nie, z pewnością nie było tam. Czyli nie konsultował pan z miastem tego swojego pomysłu na rozszerzenie kurateli? Nie, no w sensie pisemnym czy... Nie konsultowałem. Nie konsultował pan? Nie konsultowałem. No, tutaj jakby miałem wiedzę, że w sprawie jakby nic się nie zmieniło tutaj, w związku, że nie doszły jakieś nowe informacje, które mogłyby rzutować na tą decyzję. W związku z tym już prowadzone były tego typu rozmowy, o których mówiłem i ustalono. To nie jest tak. A czy miasto było uczestnikiem tego postępowania? Słucham? Czy miasto było uczestnikiem postępowania o rozszerzenie pana kurateli? Czy pan w ogóle informował miasto, że pan wpadł na taki pomysł, żeby wystąpić o zgodę na sprzedaż ale jako ja kurator w postępowaniu administracyjnym? Ja nie powiedziałem, że wpadłem na taki pomysł, jak pani raczyła się wyrazić. Z panią notariusz, jak pan był łaskaw się wyrazić. Tak, nie ustalałem, znaczy wniosek skierowany został do sądu i do innych uczestników postępowania, którzy... A czy sąd zwrócił się z zapytaniem, z wnioskiem do miasta w tej sprawie, tego nie wiem. Ale pan formułował wniosek. Czy pan tam jako wnioskodawca w tym wniosku, jako uczestnika może wpisał miasto, czy pan sobie darował? Nie, jako uczestnicy zostali wpisani. Czyli wnioskodawcę, który wnioskował o powołaniu pana na kuratora, pan pominął w tym wniosku o rozszerzenie kurateli, czy tak? No nie zostało tam miasto wpisane jako uczestnik postępowania, ale byłem przekonany, że tak mi się wydawało, że będzie uczestnikiem postępowania w efekcie. I było? Tego nie wiem.
To pan nie uczestniczył w tym. Nie zapoznawałem się z aktami sądowymi tej sprawy. Mhm. Proszę pana, i rozumiem, otrzymał pan zgodę na sprzedaż za kwotę nieprzekraczającą 1 200 000. Jako znaczy, kurator. Tak, dwukrotnie jakby zostało to postanowienie pierwotne poszerzone, tak to w cudzysłowie powiem. Mhm. Proszę pana. Ale nigdy się nie zrealizował, nie skonsumował, jest już uchylone. No z pana wniosku takie postanowienie zostało wydane i miasto o tym nie miało wiedzy. Proszę pana, a jeszcze taką rzecz pana dopytam. Ten akt notarialny, umowa przedstępna z 18 maja 2016 roku, bo to już też panowie o to pana pytali, i pan Kaleta, i pan Kropiwnicki. Ten depozyt notarialny, czy było tak w tym akcie notarialnym, że po wydaniu nieruchomości i po wpisie do księgi wieczystej nowego właściciela te środki z depozytu notarialnego miały przejść na pana konto wskazane w akcie? Tak, ale w tej środki wskazane w tej umowie przestępnej nie trafiły na moje konto. Ale miały trafić. W przypadku, jeżeli by się ziściły dwa zdarzenia, czyli wydanie nieruchomości i wpis w księdze wieczystej właściciela. Środki tak. Te miały trafić na pana konto. Na już rzecz to wynikało Józefa z aktu... Pawlaka. Na rzecz nie, Józefa... na pana rachunek bankowy. Ale na rzecz Józefa Pawlaka. A jednocześnie, tak jak pan przewodniczący Jaki tutaj pytał pana, od 2009 roku nie dokonał pan żadnej czynności, żeby pana Pawlaka poszukiwać. Ale to jest stwierdzenie pani mecenas, rozumiem. Żadnej udokumentowanej nie potrafił pan wskazać. No nie do końca się zgodzę z tym twierdzeniem. I te pieniążki miały jednak trafić do pana Pawlaka, pomimo że od 2009 roku nie podjął pan żadnej czynności, żeby go znaleźć. Nie trafiła żadna złotówka na moje konto. Miała trafić. Dziękuję. Dobrze, jeśli można, w takim razie jeszcze kilka pytań dotyczących przebiegu tego postępowania. A mianowicie chciałem zapytać pana o taką rzecz. Czy pamięta pan, kiedy wystąpił pan w imieniu swoich mocodawców, no i rozumiem, że w części również jako kurator, do burmistrza o zbycie, o nabycie przez miasto tej nieruchomości? Jakie były losy tego zapytania, tej propozycji? Nie pamiętam, w 2013 albo 2014 roku, dokładnej daty nie pamiętam, natomiast z tego, co sobie przypominam, no nie wziąłem niestety tego pisma, no to sobie przypominam to pismo skierowane do pani prezydent, następnie skierowane do, przesłane zgodnie z obiegiem, w cudzysłowie, warszawskim do burmistrza na Pradze, zawierało propozycję zbycia czy zamiany udziałów, ale tylko państwa Michalskich. Nie dotyczyło to kurateli, z tego co sobie przypominam, aczkolwiek jeżeli chodzi o to pismo, to tak jak już też mu zeznawałem, no nigdy żadnej odpowiedzi nie uzyskałem. Kilka razy dzwoniłem do urzędu dzielnicy Praga Północ na Kłopotowskiego. Tam mnie zapewniono, że jakąś informację, jakieś pismo zostanie mi przesłane. Raz nawet, zdaje się, byliśmy tam z panem Michalskim, teraz sobie przypominam, żeby zapytać, jak to tam sprawy. A nie, może tak przebiegają, ale no los był taki, że no nic się nie zadziało. Nie, na tą propozycję nikt nie odpowiedział. Aż do roku, rozumiem, no w ogóle nikt nie odpowiedział. Na pewno do momentu, kiedy pan składał wniosek o zmianę czy zgodę na czynności prawne, tak, do sądu. Znaczy, no, nie wiem, jakie jest pytanie w związku z tym, jaki jest kontekst tego, znaczy kontekst, no nie bardzo rozumiem tak. No, zmierzam do tego, czy do momentu tych planowanych czynności i przed nimi jeszcze próbował pan jakoś ustalić, czy ta pana inicjatywa, pana mocodawców, jak rozumiem, spotka się, no po 2 latach, mamy 14 rok, a tu mamy potem 16, kiedy dochodzi do dalszych czynności, czy spotka się z jakimś komentarzem. Dzwoniłem tam kilka razy. Mówię, raz nawet byliśmy z panem Michalskim. O tym, na tym spotkaniu, zdaje się, z panem burmistrzem, o który
o które byłem pytany przez panów posłów z komisji. Również o tym piśmie wspomnieliśmy i zdaje się, że ono było wtedy w dyspozycji gdzieś tam w aktach sprawy znajdowało się. No ale nie uzyskaliśmy również, no wówczas, no co zrozumiałe, deklaracji, co z tym się stanie, no bo już wówczas jakby zadziały się inne sprawy. Rozumiem. Proszę pana, czy z rozmów z panem Michalskim wynikało, czy jego ojciec, który zmarł w 1994 roku, czyli Józef Sławomir, jeśli dobrze pamiętam imiona, Michalski, miał jakiś związek osobiście z nieruchomością na Łochowskiej i pozostałe rodzeństwo Józefa Sławomira, czyli dzieci tego Józefa, który był dziadkiem pana mocodawcy i który w czasie wojny kupił połowę nieruchomości od pana Pawlaka. Czy oni jakby interesowali się tą nieruchomością, czy tam bywali po wojnie, czy nie? Pamiętam taki wątek również związany z jakąś informacją, że Józef Michalski, czyli dziadek pana mocodawców, kupował w zamian za no, obowiązek wyremontowania części nieruchomości. Czy coś pan wie na ten temat? Tylko tyle, że no, bywać bywali, natomiast z mojej wiedzy nie wynika, aby Łochowska stanowiła ich centrum życiowe. Mhm. To tyle, ale no, mówię, interesowali się, no już później myślę, że najwierniej by mógł to odtworzyć pan Mariusz Michalski. Natomiast to powtarzam, no, wedle mojej wiedzy nie wiem na ile pewne, nie było tych centrum życiowe. Rozumiem, pytam też i o to w kontekście takim, że mamy w aktach dwa wnioski dekretowe tak zwane, czyli jeden podpisany przez pana Józefa Pawlaka, Józefa Michalskiego, rozumiem, że ojca pana Mariusza, ponieważ ten starszy Józef Michalski już w tym czasie nie żył, i panią Rzeczycką i panią Almakiewicz. A z kolei drugi wniosek jest podpisany przez pana Romana Pawlaka. No także, jak tutaj jest napisane, Roman Pawlak, właściciel domu. Czy do chwili obecnej jakieś ustalenia udało się panu poczynić odnośnie pana Romana Pawlaka? Po dacie, kiedy pan przestał być kuratorem, czy coś nowego się w tej sprawie ujawniło? No nie, znaczy z rozmów również z panem, z moimi mocodawcami nie wynika, no i z informacji, o których wspomniałem z prokuratury, nie wynika, aby pan Roman tam gdzieś w cudzysłowie objawił się w przestrzeni społecznej. Natomiast no, to, co mówiłem, nam wydawało się, tam wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że mieszkaniec tam, pan Roman Pawlak, który przy Alei Tysiąclecia tam gdzieś zamieszkiwał, no może być tym Romanem Pawlakiem. No, nie zdołaliśmy z tego zweryfikować. Rozumiem. Proszę pana, czy kwota ustalona w negocjacjach z firmą August Capital w jakiś sposób krzywdziła interesy Józefa Pawlaka na korzyść państwa Michalskich? Nie, no oczywiście nie. Mhm. Czy jeśli udałoby się wynegocjować więcej pieniędzy za część państwa Michalskich, to czy oznaczałoby to również więcej pieniędzy na rzecz pana Pawlaka czy jego spadkobierców? No, dla mnie to jest sprawa oczywista, tak. Mhm. Czy pan miałby jakiś procent od części pana Pawlaka? Czy pan skonsumowałby pieniądze od nabywców w zakresie tej części Pawlaka? Nie miałem żadnego zamiaru z tym związanego i nic w tym zakresie nie planowałem. Proszę pana, czy ta sytuacja, którą pan w pewnym piśmie, o który był pan pytany z 11 roku opisał, żeby no, jakby zaniechać dalszych poszukiwań z uwagi na poprzednie próby, czy to skutkowało w jakimś zakresie pogorszeniem sytuacji prawnej Józefa Pawlaka? Czy to oznaczało, że ktoś przywłaszczy sobie jego majątek? Nie, moim zdaniem nie. Co więcej, nawiązując jeszcze do tego pisma zacytowanego, no to też jakby mówię, to był
punkt widzenia na tamten czas zaprezentowany przez mówiącego te słowa, ale oczywiście ten punkt widzenia nie wiązał nikogo poza nim, również organu. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań, to informuję, że zostanie sporządzony protokół z przesłuchania. Komisja dziękuje świadkowi. Proszę opuścić salę. Świadek dziękuję. Jest wolny. Przed przesłuchaniem kolejnego świadka, pana Jacka Kucharskiego, zarządzam przerwę do... Dosłownie 10 minut przerwy, abyśmy tutaj mogli kilka rzeczy ustalić.